W tym odcinku, między innymi. To jest zuchwałość. Czym jest zuchwałość? Zuchwałością jest to, że jesteś w stanie tak zamoderować spotkanie, że ludzie myślą, że spotkali się z, nie wiem, dużą firmą, a tak naprawdę wszystko miałeś zrobione na wojpie. Timing jest bardzo ważny, bo to, że jesteś zuchwały, to odpowiadasz się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. I tak na przykład było z nami, bo wiedziałem, że w pewnym momencie, kiedy chcieliśmy robić rzeczy, które są dla nas ważne, potrzebowaliśmy partnera biznesowego, technologicznego. Jeżeli zakładasz firmę, żeby być bogaty, no. to równie dobrze możesz iść na etat i być pływakiem w korporacji. Też będziesz bogaty, mieliśmy miał czas. Mm -hmm. Podstaw to jest wyższa szkoła przedsiębiorczości zafundowana sobie samemu. Mam to policzone, ale muszę to mieć policzone, bo my, zobacz, sprzedajemy nie powietrze, tylko pieniądze. Ja handluję hajsem, więc ja muszę mieć to policzone. Tylko, że mam to policzone w głowie oczywiście na takim etapie. Ile wy wtedy mogliście mieć przychodu? <słuch> Cztery banki może? Pięć? Mój tata nie powiedział nagle. a teraz będziemy siedzieć i uczyć rachunkowości? Nie. A teraz będziemy patrzeć gdzie jest? Nie. ja. Zobaczyłem, gdzie mi Witaj w szóstym odcinku serii Nowoczesne Finanse Firmy. Z tej serii dowiesz się, jak możesz rozwijać swoją firmę szybciej i bezpieczniej dzięki skutecznemu zarządzaniu finansami. Do tego odcinka zaprosiłem Janka Sikorę, twórcę i głównego zarządzającego firmą Plente, która świadczy usługę cashbacku. Janek opowiedział m.in. o tym, czym jest bootstrap, czym dla niego jest bootstrap, co mu daje, jak poradzić sobie w najtrudniejszych momentach, kiedy bootstrapujesz firmę, jak korzystać z życia jak łączyć to dobrze z biznesem. Wyszła szczera, mocna, głęboka rozmowa i bardzo serdecznie zapraszam Cię do jej wysłuchania. Ja nazywam się Jakub Domeradzki, jestem współzałożycielem Value Finance i zapraszam Cię do wysłuchania tej rozmowy. Value Finance. Zewnętrzny dyrektor finansowy, księgowość i szkolenia dla szybko rosnących firm. Dzień dobry, Witek. Witaj, dzień dobry. Dzisiaj pierwsza raz w bluzie. Nigdy nie jest tęczowa, zawsze jest jaskrawa. To w jaskrawej. Czekaj, bo to zawsze homofibicznie. Nie, nie, bardzo dobrze, słuchaj, one są jaskrawe, tak? bo kolor musi być wyraźny, nie? Ja się zdziwiłem jak przedeś koszuli. Wiesz co, bo da, tylko dlatego, że miałem negocjacje rano. I wiesz co, nawet miałem bluzę w biurze, tylko nie była taka, jaką chciałem, więc nie chciałem przyjść w szarej bluzie. Ale to z szacunku, będziemy rozmawiać o liczbach, nie? Hajs się musi zgadzać, więc musiałem pokazać, że ktoś umie liczyć. Do, to dobrze, bo podobno <laughs> mówisz... Słuchaj, dobra, mówisz o sobie królkę żypeku. Uh -huh. Myślę, że jedna osoba na sto, oczywiście odliczając mamę, bo pewnie rozumie, czym się zajmujesz... Ostatnio przeczytałem taką fajną książkę gościa, który ogarnia jakoś super kryptowaluty i napisał tak. Są tacy? Jest. No, tak tak o sobie mówią. Ale mówisz, napisałem książkę o kryptowalutach, żeby wreszcie mama zrozumiała, czym się zajmuje. A powiedz mi, na czym polega? Bo to jest w ogóle mega ciekawe i uważam, że wiesz, mało osób w ogóle się kiedyś zastanawiało nad tym model biznesowy firmy cashbackowej. Na czym wy w ogóle zarabiacie? W sensie o co w tym chodzi? To odpowiem Ci w dwóch anegdotach. E Najpierw powiem Ci, co mój tata powiedział mojej babci, kiedy próbował jej wytłumaczyć, co robię. No jak byłem w Londynie, ta historia jest generalnie znana, bo tam to się wszystko zaczęło. Eee, i... Zajmowałem się cashbackiem, czyli robiłem rzeczy związane z cashbackiem, to tam to wdrażam jako pierwszy, tam w ogóle były moje, moje zaślubity z cashbackiem i to tam to w ogóle dostałem ksywę kod finansowego, nomen omen, który tak się cieszył, że jestem, bo musieliśmy zaczął zgadzać, więc wszyscy się go bali on się po prostu cieszył, że przychodzę, bo mm -hmm. na mu bania fontów miesięcznie wjeżdżała do, na rachunek on nie wiedział skąd, ale ważne, że jest. Więc on mnie nazwał Cashback Kingiem i dostałem od niego koszulkę CK Kelvina Kleina, ale to nie chodziło o Calvina Kleina, w tylko... O, King. Dokładnie, chodził o o CK, a jak chodziłem tam z roboty, to dostałem koszulkę z przodu z podpisami, podpisywali mi się na niej w, na imprezie pożegnalnej. Tu było napisane e, Cashback King, a z tyłu Król Zwrotów Pieniędzy, bo nie wiedzieli jak sobie to przetłumaczyć. Więc miałem właśnie, no do dzisiaj mam koszulkę, nawet ją jakoś znalazłem ostatnio, wiesz, naprawdę, wstawię gdzieś na stories. E, więc to jest tak, e, więc i mój tata, jak babcia się zapytała, Babcia czy mama, nie pamiętam, ale generalnie ktoś, ktoś, ktoś w domu. A to czym się Janek będzie zajmował? No pieniędzmi. No ale to teraz założył firmę, to o co chodzi? To będzie się zajmował większymi pieniędzmi. Więc generalnie tak wytłumaczył mój tata, e, czym się będę zajmował. A model biznesowy cashbacku jest naprawdę prosty i to jest super. Zobacz, cashback to jest tak naprawdę prowizja od dowiezienia sprzedaży. To jest tylko i wyłącznie tyle. Ja mam bazę użytkowników, to jest dwie bańki ludzi w Polsce i wyszliśmy za granicę, więc to już tak trochę nie chcę widzieć że puchnie, ale rośnie sobie. Bez wielkich achów i ochów, natomiast z wielkimi, że tak powiem, marzeniami. 2000 partnerów w Polsce, 1500 za granicą, i to sobie funkcjonuje i jest. I my po prostu mamy ludzi, którzy chcą z nami robić zakupy. I przechodzimy do takiego partnera i mówimy: słuchaj, jeżeli ty masz buty za 100 złotych, czy tam buty za tysiąc, cokolwiek nie za cenę, chodzi o kwotę. W sensie chodzi o przykład. Masz yy, coś, kosztuje tyle, to ile mi zapłacisz za jak ci dowiezę, za klienta? No, Zaszły 10%. No to dobra, ja biorę 10%, idę do takiego ciebie i mówię: dobrze, dam ci 5%, jak kupisz tutaj, a nie o konkurencji. To jest cała filozofia, ja biorę 5%, ty dostajesz 5%. Ja mam, ja mam hajs, dzielę się hajsem, jak Robin Hood, nie? Zabieram bogatym, daję biednym. <laughs> Fajne, wiesz, pojęcie, gdyby się na tym zastanawiałem, ale, ale, ale wytłumaczyłeś to super prosto. Możesz podzielić się tym, na jakim wy jesteście dzisiaj poziomie wynikowo biznesu, mniej więcej? Tak, wiesz co, my wjechaliśmy w czwartą dychę, czyli nie mogę się doczekać zamknięcia tego roku. Pierwszy raz czekam na sprowadzanie finansowe, wiesz, zawsze to jakoś było tam z boku, no. ja teraz nie mogę się doczekać, jak to zobaczę. Liczby mam w głowie, ale mamy przychód na poziomie 35, EBIT na poziomie 80. Ale teraz to będzie czwarty kwartał, on będzie dla ciebie dobry. nie? Tak już jest, już jest najlepszy, Q4 jest lepszy niż Q3, a jeszcze mamy dwa tygodnie. Bo wiesz, my nie liczymy, my jesteśmy jednak, tylko nie chcę być, wiesz, król zakupów, bo ja cały czas, teraz przed... to rozwalę, ja cały czas przedstawiam się jako osobę, która nie kupuje za dużo. Mhm. Ja korzystam bardzo z życia, co chyba widać po moich socjalach, natomiast życie po to jest, czy LinkedIna, natomiast to nie o to chodzi, żeby kupować siódmą parę butów, jak już masz nowe rzeczy, nie? To kompletnie nie o to chodzi. A więc my nie namawiamy do tego i nasza filozofia nie jest do tego, że kupuj więcej, tylko kupuj to, co potrzebujesz, tylko kupuj mądrze, nie? Kupuj wtedy, kiedy jest taniej i kiedy jest fajniej. Więc my wiemy, że zakupy się robi do 17-18 grudnia, a później jest już naprawdę plaża i nie pamiętam, czy ja to już stawiałem, czy będę to w tym roku wstawiał jak to wygląda w sensie, że to rośnie, 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 jest taki pierdół w dół, nie, po 24, czwartym. Jeszcze próbuje to odbić, ten Boxing Day, słynny wysz w krajach anglosaskich. Hmm. Natomiast nam zostały jeszcze dwa tygodnie biznesu, dlatego też jest taka zasada w firmie, że wszyscy biorą urlop po 24, czyli dwudziestego drugiego, w zależności od tego, kto wypada, i firma jest zamknięta przez dwa tygodnie do trzech króli. Te, też tak robimy, uważam, nawet ostatnio czy rozmawiałem z, z kimś w firmie, że z perspektywy roku, to jest, to jest ten tydzień tak naprawdę Wydłuża nam rok, a nie go skraca. Mm -hmm. nie? Że jest taki czas, że cały team się regeneruje, ale też mamy, mamy fajnych klientów, no bo dużo mamy takich technologicznie świadomych firm i też takich, tak tam, gdzie pracujemy z przemysłem, to też są takie świadome firmy i oni to totalnie rozumieją właściwie wszyscy się wtedy wyłączają. I to... Więc trzymanie, wiesz, na siłę ludzi tylko łącznie po to, żeby byli, bo wiesz, ktoś zapyta, coś zrobisz, już nic nie ponegocujesz, to jest ten czas, żeby po prostu się zregenerować, nie? Mm -hmm. Szczególnie, że my naprawdę ciężko pracujemy. W sensie ja wiem, że ludzie przychodzą i myślą, że to jest dobra zabawa. Tak, bo ja założyłem firmę, żeby się dobrze bawić. W sensie ja jestem tam tyle niepokorny, to również widać, że ja po prostu założyłem firmę, żeby było niepokorniej po mojemu. I y, ramy finansowe potrafią, że tak powiem, y, umiejętnie, jak ktoś nie potrafi w nich się odnaleźć. Y, przepraszam za język Ci skrzydełka, no. jak to się wypiprzy jakby, co? Nie. Natomiast nie będziemy, dobrze. Nie. Natomiast y, po to masz te skrzydła, żeby latać powyżej tych wszystkich barier, nie? I finanse potrafią ci w tym pomóc. W, wiesz co, dobra, a chciałbym, bo teraz chciałbym wejść w taki, w ta, w, w, trochę rozłożyć na czynniki pierwsze to, jak do tego dochodziłeś. Okay. Bo tam było parę punktów zwrotnych. Tak. Ale w ogóle powiedzieliśmy ostatnio taką super ciekawą historię o takich czterech dźwigniach, które ty sobie tak. nazwałeś w swojej głowie, i to bynajmniej nie jest model, model scaling a w, <laughs> w Werner Hernisza, o czym też będzie w ogóle na te, w tej serii. Ale jakie są twoje? Jesteś w stanie tak, wiesz, w, te, w takim wyłapując. Ale to estetycji? nie mówię o finansach, tylko o biznesie. Nie, 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 mówimy bo... o tych czterech dźwigniach, o których to tak, ostatnio Tak, tak opowiadałeś, wiem, Nie, uśmiechem. To fajna prezentacja wyszła. W sensie tak się trochę wiesz. Bardzo fajnie. Kamil Koziu, pozdrawiam cię serdecznie, bo mnie zmusił, żebym to zrobił. Także Kamil, okay. nie wiem, która mnie bierze. Kocham cię, dziękuję ci, naprawdę. Po prostu y, oftop jest taki, że Kamil Koził mnie na internet beta y, po jednej długich, długiej rozmowie w moim pokoju, który był fajny. A gdy wszyscy już wyszli, y, siedzieliśmy H trzeci w nocy i powiedział stary. Bo ty masz zrobić to w taki w taki sposób, bo wszyscy na rynku myślą, że wiesz, dostałeś 15 baniek od tatusia, a jesteś na tyle bogaty, że możesz się bawić biznesem, to może opowiedz, jaka jest Twoja historia. Kamil dziękuję, widzisz, wszystkim się podobało. Także tak. A i chciałem jeszcze polecić twój kurs. W sensie tam no też, to tyle. E, dobra, przepraszam, wracają ja, do, do tych czterech kroków. E, tak, są cztery. E, no. I one są bardzo ważne. No bo zobacz, żeby biznes rósł. To musisz mieć wiatr w żagle. I ja mówię o czterech elementach, które spowodowały, że my urośliśmy, i ja się ich kurczowo trzymam. I to było na tej prezentacji. I jak coś to wyśleć. ci w sensie, czy slajdy na jakimś tym slajdzie, czy gdzieś. I po pierwsze, kluczowe w tym wszystkim. załączymy może w komentarzu do tego, Możemy załączyć na YouTube, w, komentarze. Będzie w komentarzu. Jak, no w sensie. Jak, tak. Nie wiem, czy mam gdzieś tego nagranego, ale to zobaczymy. Generalnie są cztery podstawowe rzeczy, nie powiem ich po kolei. Natomiast pierwszy, ewidentny, najważniejszy element to jest zuchwałość. W biznesie musisz być zuchwały. Ale nie hamski. No. Nie, mm, jak to powiedzieć, e, jestem lepszy od innych. To nie jest zuchwałość. Zuchwałość to w tym aspekcie, kiedy ty, robiąc biznes, biznes wiesz, że jesteś powyżej, ale nie lepszy. Powyżej średniej, ale nie, że jesteś od kogoś lepszy. Ja to specjalnie trzeci raz powtarzam. Wychylasz się, więc musisz być zuchwały. Musisz iść mocniej, lepiej nie bać się. I to jest zuchwałość. Czym jest zuchwałość? Zuchwałością jest to, że jesteś w stanie tak zamoderować spotkanie, że ludzie myślą, że spotkali się z, nie wiem, dużą firmą, o, tak naprawdę wszystko miałeś zrobione na Wojpie. Ja tak miałem miałem trzy osoby nagrane, jak dzwonili do mojego Wojpa. Dobra, to opowiedz ma... to ta historia jest, to ona musi być uwieczniona i wyskalowana. <laughs> Słuchaj. No generalnie było tak, że jak złożyłem film, nazywała się Vango, to był 2011 czy 12 rok. E, byłem sam i e, miałem jakiegoś wspólnika, szczęść Boże, że go nie ma e, i wiedziałem, że to wszystko jest it's all about the look, nie? to wszystko musi wyglądać. No to, to będzie a propos uchwałości, nie? tego jeszcze nie było. I ważne jest to, żeby ta strona wyglądała, socjale się zgadzały i tak dalej, przynajmniej to było 10 lat temu, więc socjale były inne. Więc zrobiłem sobie taki model, że jak ludzie dzwonili, to moja koleżanka nagrała, dzień dobry, mm, nazywam się taki, tak, nie pamiętam jak to było, jeżeli chcecie się połączyć z zarządem, to bardzo proszę, idzie jeden połowa na 101, bo wszyscy chcieli gadać z zarządem. Eee, przekierowało to do drugiego VoIPa, ca cały czas numer telefonu, inny głos, witam serdecznie, w mogę mówiąc. tak chciałem znać z prezesem, oczywiście już łączę, to było nagrane, wszyscy chcieli gadać z prezesem, nie było największego problemu i to przekierowało do mnie. No mój numer telefonu. Tylko już nie było wiesz, trzy rzeczy. Ludzie myśleli, że wielka firma i tak dalej, a potem się zdziwili, że ja pożyczyłem biurko od mojego taty i siedziałem na jego biurku w jego biurze. Więc to był 2011 rok i to jest zuchwałość. Kiedy ludzie przychodzą na spotkanie i nie wiedzą, czy to jest duża firma, czy o co A, ta, a ta historia, jak żeście mm, zagrali automatyzację? Oj, tak, to bez nazwisk, ale generalnie e, tak, to było też niesamowite. No, a propos zuchwałości, czym no to jest tak. ważne? E, wiesz, jak zbudowaliśmy ten system, no, cała historia jest, to zobaczycie na slajdach, ale historia jest taka, że ja sobie zbudowałem ten serwis. Była Karta Plus, Karta Plus to był taki portal, który. ja który. E, dawał zniżki za to, że ktoś ma bilet komunikacji miejskiej, nie? Czyli hasło, bo masz bilet, masz zniżki. To są dwie, dwa elementy z uchwałości. Po pierwsze, nie byliśmy spięci z etm z żadnym tam zarządem transportu miejskiego. Ale nie, nie wasza wina. Nie nasza wina. Oni się po prostu nie zgodzili, nie rozumieli, ale dali nam honorowy patronat. Hanna Gronkiewicz-Warz, ówczesna prezydent Warszawy, dała nam patronat honorowy. Tam jeszcze kilka jakichś innych patronatów, więc byliśmy wszędzie, o nas pisano i to było. Natomiast nie mieliśmy ważnego, bardzo ważnego elementu, jakim był import transakcji. Jeszcze krok do tyłu. W związku z tym, że to był masz bilet, masz zniżki. To jak człowiek podawał, zakładał konto, e, to podawałeś tam maila, zakładałeś konto, no to popap ci pytał, podaj nam swój numer karty miejskiej. No i ludzie podawali, czy, nie wiem ten, to co tam było, tam numer karty miejskiej jest jeden. E, no i podawali i dostawali albo dostęp do 30 do 90 dni. Tylko tam nie było z tego spięcia. Nie zostawali losowo albo 30, albo 90. Jakbyś pisał raz 3 4, 5, 6, 7, 8, to byś również dostał losowo 30 czy 90. Jakby wpisałeś 000, to również. Więc po prostu tak to funkcjonowało. Chodziło o to, żeby znaleźć falę nośną, stąd tatuaż na łapie, falę trzeba złapać. Okay. Eee, więc, więc tak wyglądało. Natomiast jak już mieliśmy tych użytkowników i tak zebraliśmy w Warszawie chyba ze 100 tysięcy ludzi w ciągu 6 miesięcy, zaczął się poważny biznes robić. No, nie mieliśmy najważniejszego elementu. Każdy polega na tym, że tylko, nie tylko generujesz ruch i ludzie kupują, ale musisz spiąć te transakcje, nie, w sensie je zaimportować. No to przeskoczyło moje skille programowania, nigdy jakoś to mnie nie kręciło, ale robiłem bo musiałem, e, więc trzeba było bardzo szybko zrobić jakiś my żeby ktoś tam dał na to pieniądze, no bo z tych 100 tysięcy ludzi tak naprawdę trudno było nawet się utrzymać, mimo, żeby to był ruch i początki biznesu, nie? Więc e, poszedłem do jednego ważnego pana, dalej okay. jest bardzo ważny, w to, top 100 najbogatszych Polaków w Polsce, Teraz znajdziecie sobie kto to jest. E, i zapytałem, czy mu się podoba, czy nie podoba, natomiast zanim to zrobiłem, to oczywiście poszedłem w marynarce. Do marynarki włożyłem telefon. No i w telefonie wykręciłem numer do mojej siostry i powiedziałem: tylko słuchaj, tylko słuchaj, nic nie mów. Nie w marynarce, miałem iPada takiego jak ty teraz, tylko starszy model. I powiedziałem: dobrze, zakładamy konto. No zakładamy, założyliśmy konto, zobacz, przyszedł, co wybieramy, grupona, dobrze, grupon. No to zobacz, tu jest 10%. Wybieramy grupona, przeszliśmy, no to weszliśmy na 10% grupon. Co kupujemy? Jakiś tam masaż za stówę, dobra, niech będzie. Czyli zobacz twój mail, 10% grupon kupujemy za stówę, płacimy, zapłacimy, specjalnie mówimy tak głośno, no bo to jest spięcie, czyli import transakcji, na moim koncie cashback się nie pojawił, bo trzeba było wpisać ręcznie do bazy, nie? Więc w tym momencie jak wróciliśmy na konto cashback, puh, transakcja się pojawiła magicznie, dlatego, że moja siostra siedziała w biurze i na żywo do bazy danych wpisywała wszystko to, co ja powiedziałem. Przeniosłeś termin dług technologiczny na nowy poziom. Całkowicie. A <głos》głos》> to, który tu to powiedział? W sensie ten komarchowy, czyli, Boże, przepraszam pana nazwiska, że nie ma takiego nie ma takiego systemu IT, którego nie potrafi co z tymi studentami i że coś tam że... Którego nie można by zamienić skończoną liczbą studentów. studentów? coś takiego, kto okay. to? Filip jak? Chyba tak, no, nie? No, ale to, jak to ja tego nie słyszałem, ale, ale Filip jak jest, jest. Znany z właścicielem komarki. No to tak, to myślę, że on. Dobra, zuchwałość. Numer zuchwałość dwa to jest timing. I Timing jest bardzo ważny, bo to, że jesteś zuchwały, to odpowiadasz się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. I tak na przykład było z nami. Bo wiedziałem, że w pewnym momencie, kiedy chcieliśmy robić rzeczy, które są dla nas ważne, potrzebowaliśmy partnera biznesowego, technologicznego. I to akurat jest niesamowite, to też mogę wysłać link. to w tej prezentacji wszystko będziecie mieli. Eee, bardzo marzyłem o tym, aby znaleźć się w pulsie biznesu. To jest generalnie marzenie każdego przedsiębiorcy. Masz. Dwie rzeczy, które są ważne, uhonorowanie, znaczy to może być finansowe KPI, to może być fajny samochód, różne z tych aspektów, że mogę powiedzieć, że mam TIK przy nazwisku, natomiast elementem takim podstawowym to jest fajny wywiad w plusie biznesu. to mi się bardzo szczęśliwie udało zrobić, bo pani redaktor Anna Bełcik, skuszona moim mailem zadzwoniła, zrobiła ze mną wywiad chyba w jakimś sezonie ogórkowym, ale było fajnie, bo to był styczeń, początek. Które zakończyłem. Opowiadając o tym, co robimy, że mamy tyle partnerów, to wygląda, bla, 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 bla. No, generalnie, wywiad, jak wywiad, nie? Gdzie jesteśmy, gdzie chcemy być? Zakończyłem cały wywiad mówiąc, że tak naprawdę szukamy partnera technologicznego, który pomógłby nam zrobić to, co chcemy, czyli kogoś, kto jest blisko banku, wydać karty, i bla, 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 żeby ta karta miejska była w o karty. Dwa tygodnie później zrobiliśmy spotkanie z firmą IT Card, którą znacie z Planet Kasza z Planet Pay'a. I stąd była też Planet Plus. Więc timing to jest znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, tak jakby ktoś to wykorzystał, albo myślał, że to on to wykorzystuje, nie? Timing jest bardzo ważny. Więc mamy zuchwałość, mamy timing. No i... A jak jesteś zuchwały i masz timing, to naprawdę łatwiej jest być kreatywny, a kreatywna się z ceną, walutą i czymś, co powoduje, że za chwilę nie będziemy siedzieć tutaj my, tylko AI. To ja dalej będę wolał siedzieć tutaj z tobą, niż z ai który będzie za mnie rozmawiał, albo odpowiadał na pytanie, które gdzieś są w internecie, nie? Więc kreatywność to jest waluta przyszłości? Mi się wydaje też, to jest w ogóle mega ciekawy temat, który jest takim, no on jest teraz, teraz na, na tapecie. Przestań, wszędzie widzę te posty na zasadzie, co tam OpenAI odpisało, open napisano. Ale znaczy, powiem ci, wydaje mi się, że to jest też pewien recycling wiedzy. I, to y y y i ta wiedza się, mam nadzieję, w pewnym momencie wyzużywa. Oczywiście to pewnie lepiej researchuje i robi inne rzeczy, ale cały czas kreatywność on... będzie tym bardziej walutą, bo ten AI potrzebuje zasycać się Czymś, co tylko ludzkie sygnały mogą stworzyć, otóż nie? Otóż to, wiesz, no Krzysztof Konop nie, pole, nie, nie poleciał, nie popłynął do Ameryki zwanych Indiami albo odwrotnie, gdzie on tam chciał popłynąć, wszyscy wiemy, a gdzie dopłynął, to jest inna bajka, nie? No. Ale dlatego, że był ciekawy. Nie jest ciekawy, nie da się nauczyć ciekawości, że sam będzie zadawać pytania, jest to twórcze. Tak? W ogóle mówi się w twórczości iskra boska, nie? No, to jest gdyby... spojrzenie tu, no. coś tam, coś tam. I to wiesz, można przejść na element, ja, ja wolę to nazwać kosmicznym wi-fi, czy, czy jakąś taką energią, którą krąży, jakkolwiek to nazwiemy, czy religijnie, czy nie, nie ma znaczenia, nie? No. Ale to jest coś, co powoduje, że Ty chcesz iść tam dalej. No stary, nie poleciliśmy w kosmos dlatego, że to było tanie, mądre czy coś tam, tylko był wyścig, nazwijmy to, zbrojeń. Tak, ja się pasjonuję trochę historią, więc wiemy, jak to wyglądało. I większe nasze mocy uliczeniowe naszych telefonów są większe niż to, jak rakieta Apollo yy, w ogóle miała u siebie, bo wszystko wysłane wysyłane radiem, nie, robione na Ziemi. Chcę powiedzieć, że jak tylko zobaczyłem, że OpenAI bierze dane do 2019 roku, to nawet tam nie wszedłem. Bo to jest kurde. Creepy, no, w sensie stary, może otwórczą wiedzę, w sensie w świecie, którym rządzi masa, a jednostki są tępione, robić jeszcze narzędzia, które powodują, że dają ci otwórczą wiedzę w innym, zagmatwanym makaronie, to nie jest szczepionka na raka, nie? To nie jest coś, co zmienia świat. I fajnie, że to. Po... Fajnie, że to... Znaczy, to tylko pokazuje, że jeszcze łatwiej i łatwiej, dostępniej będzie być diamentami. Może nasze dzieci tak, będą tymi diamentami. Może nasze dzieci spowodują, że albo czyjeś dzieci, bo generalnie w dzieciach siła, chociaż ostatnio pisałem, że siła jest kobietą, ale generalnie e, chodzi o to, że to tylko dzięki temu, że komuś się chciało powstały takie fenomenalne książki jak na przykład Sztuka zwycięstwa, nie? Mało kto wie, że Phil Knight poszedł na Stanford, żeby napisać tę książkę, bo studiował, nazwijmy to, wiesz, no językoznawstwo, czy nie wiem jak to nazwać, no pisarstwo, nie? Poszedł i dopiero wtedy napisał swoją biografię. Mając, ja ja to co napiszesz z Google wszystkie moje śmieszne rzeczy, no stary. Okay. Wiesz, mam kupę takich przykładów ozuchłości, kreatywności. I wszyscy moi znamy jakoś czy po auli, czy gdzieś. Siedzimy na, na, na piwie, na kolacji, czy, czy, czy rozmawiamy opowiadam, jak go no, moja sprzedaż, czy co robię. To wszyscy mówią, napisz to. Ja tak, tylko nie mam czasu, ale to weź, to nie, niech ktoś to robi jakiś shadow, nie? Ten shadow writer. Ale to nie dochodzi. Ja to chcę zrobić w takim duchu, że sobie wezmę katamaran, będzie on płynął wiesz, przez trzy tygodnie, czy przez X, czy może trzy miesiące. Nie, mieli się się że książkę, jak ma być długa i dobra ale żeby to wiesz, wyszło pod twojego pióra, żebyś ty czytając znał każdy hech, nie? Tak samo jest, ten moment wracając do liczb, z liczbami, ty wiesz kto zrobił Excela. W Excelu jesteś w stanie poznać, i nie, ja nie jestem w ogóle, fan, czy jestem fanem narzędzia, ale jak wiesz kto go tworzył, to wiesz jaką wizję miał, co, co chce ci przedstawić, nie? I to jest super. Więc generalnie wracając, kreatywność to jest trzecie najważniejsze, więc jak jesteś z uchwały i masz odpowiedni to łatwiej jest być kreatywny, a o kreatywności moglibyśmy naprawdę gadać długo, długo, ale to następnym razem. I czwarty mm -hmm. najważniejszy element w moim e, funkcjonowaniu to jest szczęście, bo jak jesteś z uchwały i jesteś kreatywny i jesteś w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, to jest, wiesz, timing, to łatwiej jest mieć szczęście. No i szczęście będzie na przykład ta słynna historia z piwem na lotnisku w sturichu, nie? To dawaj. <laughs> dawaj, to też warto, żeby poszło w świat, myślisz, też tak? Mówisz, no. E Słuchajcie, jak byłem w Londynie, mieszkałem w East London, tam w ogóle był mi uniwersytet, a mieszkałem później na Notting Hill, gdzie też pracowałem, Tu uwielbiałem latać przez London City Airport i to było po prostu fenomenalne małe lotnisko, gdzie lądują tylko małe samoloty, wtedy jeszcze nie było połączeń bezpośrednich lotów z Warszawy do City, później było i moje ulubione połączenie było przez których to było London City Airport, Zurich, Zurich, Warszawa i to było super, natomiast ja kocham samoloty od dziecka i nie było mi stać jako studenta na to najdroższe piwo, które tam jest, kosztuje tam hastówę, czy 80 zł, 20 franków czy, 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 czy Nie pamiętam, jest drogie, nie? I generalnie, jak już zacząłem zarabiać, pojawił się biznes. Leciałem na spotkanie, tylko nie pamiętam, czy leciałem do Paryża, czy leciałem gdzieś i leciałem przez których, bo lubię latać przez których. Chyba, że mam bezpośrednie loty, to czas to pieniądz, nie? Ale generalnie lubię, jak mam możliwe przesiadki, to lubię lecieć przez których. No, i siedziałem sobie w ten ulubionym miejscu, patrzyłem na te samoloty startujące, ten skyboard jest super, polecam wam na tym lotnisku. Chociaż byś to jedno piwo, no i siedzę i piję, czekam na ten swój lot. I wchodzi jakiś gościu zabiegany, tam szuka, wiesz, po klapie w portfelach czegoś, ale co się stało. Nie, bo nie mogę znaleźć paszportu i pieniędzy, chcę się napić piwa. Ja więc spoko, poczekaj, kupię ci piwo. Nie o co chodzi we luzy, wszystko będzie dobrze. Nie, 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 ja sobie kupię. Dobra, wszak akurat przechodziła pani, mówię, to ja chcę jasne, dla ciebie jasne czy ciemne. On Mówi, że to jest jasne, to dwa jasne, nie? My zaczęliśmy rozmawiać, na chwilę wiesz, on wypił te trzyłyki, pogadaliśmy. A i ja się też myślał, się zajmuje. A ja mówię, że wiesz, robi taki biznes, zajmujemy się tym, że dostarczamy sprzedaż do naszych partnerów biznesowych. Czy na przykład wiesz, taka reklama w firmie cashbacku, bo mamy 2000 sklepów, mamy 1500 wtedy w, w Polsce. My myślimy o ekspansji yy, i tak to wygląda. tak mm, mm, Fajne, fajne. Nie odchodne, gdy to Piwon, poszedł szedł z kierunku swojego swojego dał mi swoją wizytówkę i to był head of sales Amazon, bo akurat do, wiesz, do Luksemburga. I tak mieliśmy 20%, czy 28% prowizji od sprzedaży na Amazonie przez 6 miesięcy. Więc jedno piwo potrafi zmienić, wiesz, jest testo biznesowe i do dziś jak sobie wpiszecie Planet Plus, to było tak, Planet Plus, Amazon, 20% cashback, czy coś, to jeszcze, wiesz, linki siedzą. Tak? Więc, no, więc chodzi o to, że szczęście, tylko że, to wiesz, cytat Nowickiego, e, który już, nie odszedł teraz, e, Wielkiego szum, szczęście, szczęście trzeba umieć sobie zorganizować i to jest dokładnie ten czwarty element, jak ze wszystkim. Czyli zuchwałość, timing, Kreatywność i w efekcie szczęście. I, I to szczęście. się wszystko składa do jednego. I tak się wychodzi, ale trochę ma. jest tak, tak jak, jak sobie to parafrazuję, no ta zuchwałość to jest to, że jednak ty pchniesz ten wózeczek, no. a później on się toczy po... i tak, na, tak go nim kierujesz, pomagasz mu, żeby się toczył po właściwej drodze. Tak, dokładnie. W sensie, żeby nie skręcił, nie wywrócił się. No, ale to też jest tak, że cały czas popycham, żeby, żeby jechał do przodu, nie? W sensie, żeby nie zwalniał. Jak zwalnia, bo jestem zmęczony, to potrzebuje kogoś, kto mnie poklepie po ramieniu. Ale to tak jak powiedziałeś: to jest po prostu taka drezyna, którą trzeba, po prostu wiesz. Jechać, jechać, jechać i za chwilę wiesz, podłączymy ją pod prąd, za chwilę jeszcze będzie węgiel, o ile się uda. I Mamy podobną nadpodaż, ale no, nie ma. Słuchaj, nigdy... Nie, nigdy nie wiadomo. Pomarańczy też przypływały, nie na święta. Słuchaj, jesteś bootstraperem? Jestem. Dlaczego? Wiesz co? Ja mam taką cechę nazywaną. Kiedyś to usłyszałem, rozbasurmaniony Janek, taki... Też słyszałem, też no. tak o mnie kiedyś mówi do dzisiaj jak gdyby nie do końca. Nie wiem, czy to jest w słowniku wyraz. Nie mam pojęcia, Roz, rozbasurmaniony, w sensie pamiętam, że To rozwisurmaniony jeszcze taka To tego nie znam, ale rozbasurmaniony mnie cieszyło. I rozbasurmaniony Janek to jest taki Janek, no. który mm, bardzo lubi robić rzeczy po swojemu. Ja się śmieję, że pewnie w innym życiu byłbym kotem. E, tak, to jestem kotem w biznesie, nie na no śmiech, ale generalnie e, nie tak sam sobie sprawić komplementy, nie? Cheesy. Ale nie, trochę się śmieję. Ale generalnie wiesz, e, ja jestem kotem, który chodzi własnymi ścieżkami. Ja słucham ludzi, których szanuję albo którzy chcą dla mnie dobrze. E, najpiękniejsze z opinią innych ludzi jest to, że to jest opinia innych ludzi. Innymi, A nie twoja. Więc nie Można duchowej... wziąć, można odrzucić. Wiesz co, to czujesz, kiedy ktoś ci robi dobrze, a czujesz, kiedy ktoś ci tylko opowiada pierdoły I ja tylko chcę odataczać się ludźmi, którzy robią mi dobrze. A Więc... masz, takie, masz takie zdanie, że te opinie innych ludzi, oni trochę ci projektując na siebie opowiadają o swoich lękach, nadziejach, szansach, trochę ubierając je w twoje ubranko? Wiesz co, ja mam taką przypadłość, że opinie innych mam głęboko w dupie. A, to też podejście. I naprawdę, nauczyłem no, się okay. tego w sensie: znaczy, oczywiście, jak ktoś odwalę, coś zrobię, to chcę usłyszeć no. feedback, natomiast jak ktoś mi mówi, o Boże, Janek, ty się pokazujesz, ale przepraszam, krzywdę kogoś, no. obraziłem, w sensie zrobiłem ci krzywdę Twojej matce, nie wiem, przespałem się z Twoją siostrą, wiesz o co chodzi, w sensie nie zrobiłem nic złego. Tak jak wiesz, no, Instagram, nie Instagram, pozer, nie pozer. Ludzie, którzy mnie znają, widzą, że jestem pozerem, to jestem pozerem, ale czy jestem pozerem? Czy nie pokazuje jak pomagamy, gdzie możemy, czy tu jest się pomaga, czy organizujemy szefetną paczkę, czy robienie biznesu pomaga nam z takimi aspektami, czy jak trzeba to po prostu zbiłem piątkę i ciągniemy ludzi, którzy w danym momencie potrzebują wsparcia. A w ogóle Więc... byłem, byłem przy takiej rozmowie a propos tego, co mówisz, że jeden gość, który faktycznie jest aktywny na Instagramie rozmawiał z drugim gościem, który ewidentnie nie miał z tym, z tym zgody i to bardzo ciekawa rozmowa, bo ten jeden się do niego przepierdzielił, że, że jest takim, wiesz, aktywny na Instagramie że mógłby mniej, to ten, ten od Instagramu odrodził stary dzięki follow. Ale wiesz, wiesz, z Instagramem jest prosto, to jest wiesz, pytanie, po co to robisz, nie? I no. Ja mogę się powiedzieć, że to przynosi mi e, biznes i lidę. Mówię całkiem poważnie i to jest super. I co więcej, z drugiej strony zobacz, jeżeli robisz biznes i dlaczego ten bootstrap, bo no wiesz, trochę to no zamindrowałem. Tak. Bo możliwość robienia czegoś na własnych zasadach to jest cena szczęścia. Oczywiście cena wysoka, którą płacisz, nieprzesłanymi nocami, brakiem hajsu, Notorycznym, zastanawiałem się, czy ci starczy, jeszcze jak nie masz linii kredytowej, to już w ogóle jest wesoło, i masz cash w moim palcu, ja tak miałem, że wiedziałem dokładnie, ile faktur wystawiłem w poprzednim miesiącu, ile wpadnie mi na koniec miesiąca, że miał na reklamę, na cashback, na ludzi, na biuro, poszło. No. Wiesz, To, to są te, tego typu aspekty, ale z drugiej strony, ja dzisiaj mam biznes, który zatrudnia, nie wiem, mamy na payrollu 20 osób ponad. Agencyjnie, czyli kontraktorów na poziomie 10, 15, 35. Jesteśmy w 6 krajach, mamy te przychody i za TTV to mamy 100 milionów euro. No to kurde spoko, nie? W sensie to, to działa. I mam 75% w biznesie i mam dwóch członków rody nadzorczej od siebie i mam super wspólnika, który na pewno kupił ode mnie oddziały i jest dla mnie ogrom, olbrzymim wsparciem, mentorem. I to jest dla mnie strasznie ważne i strasznie super. No. Ale mogę robić po swojemu, w sensie to zawsze jest tak, że to nie jest, od, znaczy. Chcę powiedzieć, że bootstrapping jest super, bo VC zapomina o tym i to. Tak, będziesz się z Piotkiem też widział? Piotrek, Ciebie też pozdrawiamy. Nowosielskim. Nowosielski. tak, tak, tak. wiadomo, wiadomo, który Piotrek. Piotrek tak. król strapu, nie? On jest królem, królów. To jest, tak, to jest. Wiesz, Piotrek, chwała ci. Historia, go też jest. Się... Ale to dobra, to nie poszło. Historia będzie z... następna. Następna, No to, Piotrek, widzisz, kurde, tu cię jestem pierwszy. No tam jest jeszcze dalej. No ale generalnie wiesz, VC zapomina, że biznes. Kurde, to jest takie, to jest takie złożone. No. Simon Sinek dla mnie book marketingu, book kreatywności, naprawdę osoba mentor, może nie book, nie, mentor taki po prostu ikona wręcz. On pięknie przedstawia system pieniądza. Mm -hmm. Pieniądze są jak paliwo, tak? Nie kupujesz samochodu, chcesz w sensie może kupić najpiękniejszy samochód jaki jaki sobie wyobrażasz, tak? Niech załóżmy to będzie Ferrari. Mm -hmm. I to Ferrari, jak nie ma benzyny, to nie przewiezie z punktu A do punktu B. Celem w samochodu w sensu stricte, nie jest ładowanie benzyny, jest dowiezienie się z punktu A do punktu B. Celem firmy nie jest zarabianie pieniędzy, tak jak samochodu tankowanie. To jest dowiezienie się z punktu A do punktu B i pieniądze mają ci w tym pomóc. Więc VC myli misję. Rozum VC jakikolwiek inwestor, w sensie nie chce rzucać wszystkie do jednego worka, no może chce. Ale generalnie oni robią hajs, nie? No. Oczywiście, bo chcemy robić hajs i dla nich to jest ważne, tak? Ale to nie jest cel. No właśnie, jak gdyby, czy hajs jest efektem ubocznym tak. świetnej pracy, czy... Czy celem. Znaczy, strasznie łatwo jest się w tej historii pogubić, prawda? Znaczy, pytanie jest takie, co cię wiesz? Whatever makes you sleep at night. Po angielsku, a po polsku, cokolwiek budzicie rano. Jeżeli rano budzicie, jechać, to to jest przykre. Jeżeli zakładasz firmę, żeby być bogaty, no. to równie dobrze możesz iść na etat i być pływakiem w korporacji. Też będziesz bogaty, będziesz mieliśmy czas. Moim zdaniem naprawdę pięknie to uchwycasz, właśnie, że łatwo jest pomylić w sensie mm -hmm. to. Tą rolę pieniądza i w ogóle rolę liczenia, nie? Bo jak gdyby to też. To, 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 bo moim zdaniem, to pięknie rozwija twoją wypowiedź, nie. Jeżeli pieniądz macie przewieźć z miejsca A do miejsca B, a ty masz fan z jechaniem Ferrari, Panamero, ale na, nawet możesz to komunikacja Astrom, miejska, nie? nie? W sensie albo po prostu masz fan i jak gdyby skupiasz się na tym fanie, to moim zdaniem budujemy lepszy świat, no i, Ale, to, to ale jest, jest masa ludzi, którzy mają inne. W sensie, wydaje mi się, że w ogóle jest tak, że trochę jako przedsiębiorcy dzielimy się na takie dwie grupy, nie? Ale z to jest dobre i złe. No. Wiesz no, każdy ma swoje cele. Nie wiemy, wiesz, ja m, zawsze staram się być miły, bo nie wiesz, kto z jakimi domonami walczy, walczył, nie? I być może ktoś pochodzi z bardzo biednego domu, z bardzo wielu różnych ciekawości i dla niego pieniądze są takim poczuciem jestestwa, że mam, nie? No. Tylko z drugiej strony mogę się powiedzieć, że nie ma takich pieniędzy, których ja nie przytańczę, nie? W sensie ja nie przeboluję, w sensie to jest tak, że ja gdybym mógł, to bym mówił w jednej wielkiej podróży, nie? To tylko chyba mm, świadomość tego, że osadzony jestem w jakichś realiach powoduje, że jeszcze nie widzisz mnie, wiesz, z plecakiem i, e, i w podróży dookoła świata. Mhm. E, bo jest tyle ciekawych miejsc, które, 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 które możesz odwiedzić i zobaczyć. E, I tu mówię takiego personalnego ja. Natomiast pieniądze dają pozorne szczęście, natomiast Wielokrotnie, gdy inwestuję w chłopaków, bo ja inwestuję sam swoje, 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 swoje pieniądze e, i mam małe etikety w sensie, bo to bardziej mentruję i pomagam, ale też inwestuję na początku jak potrzeba. E, oni wszyscy mówią wprost, że te zarobione... Wy, zadaję pytanie, co znaczy być bogaty? I ktoś mm -hmm. mówi, no jak będę miał 8 na rękę. Okej, okay, nie? Ktoś mówi 20, a w ogóle to wiesz, jak będę miał to, to i to. I nagle oni dochodzą do takiego poziomu. Mają mm. te pieniądze. Nie dlatego, że im biznes wyszedł, tylko coś się pojawiło. Myślę, że nie są szczęśliwi? No właśnie, jestem ciekaw. Właśnie, Jak gdyby właśnie nie. Nie pieniądze dają szczęście, co daje szczęście? Jest w, w, w Twoim, w twoim, w twoim, w twoim w... No właśnie, czas, w Twoim uczucie. Czas. Hmm? Ja mam FOMO do życia. Ja chcę żyć i żyję pełnią życia, i to wiesz, możesz zobaczyć wszędzie, zresztą znasz mnie. Ja po prostu. Jestem wszędzie, chcę być wszędzie na swoich zasadach, i na zasadzie, o Boże, wszystko jest moje, trochę tak, ale nie na zasadzie, że wiesz jakiegoś tam wiesz, klauna, który, który y, czerpie z tego, bo się pojawił w kółku adoracyjnym. No nie. Ja, ja wierzę w to, że my mamy jakąś misję i może to będzie uduchowione, ale my jesteśmy po coś powołani, nie? I możemy sobie. To poroz... I po co jest plętę? Po co jest plętę? No. Plętę, wiesz, kilka takich wartości, które są podstawowe. My mamy główną zasadę, plętę to jest wszystko, czego potrzebujesz do udanych zakupów. I to okay. jest tak, że my w, z tyłu tego, może inaczej z tyłu tej całej historii, dlaczego każdy, dlaczego plętę, e, to dlatego, że my zawsze krzyczyliśmy, że nasz biznes i to, co robimy e, odzwierciedla się w zdaniu o loyalty beyond points. Nie? Jesteśmy lepsi niż punkty, że mm -hmm. lojalność budujemy w oparciu o to, co kupujesz. E, stworzyliśmy Plenty, bo Plenty znaczy obfitość w każdym języku świata. I to możecie sprawdzić. W każdym. W afrykańskim, wszędzie bogactwo, ufitość. Okay. I to jest cała idea. W sensie możesz kupować mądrze i możesz kupować tak jak chcesz i możesz kupować taniej. Więc nam zależy, żeby w jednym miejscu, żebyś miał wszystkie najfajniejsze oferty, które spowodują, że będziesz e, szczęśliwszy. Chcesz mieć zniżkę na booking? Proszę. Chcesz mieć zniżkę na biedronkę? Proszę, masz 5%. Chcesz mieć zniżkę do żabki? Bardzo proszę, też masz 5%. Nie pamiętam, gdzie tam jest. <laughs> do Zalando, do H&M. Boże, e, na paliwa też mamy zniżkę, nie? Circle. K możesz tam 17 czy 20 groszy na litrze. Wszędzie, pokaż mi, gdzie chcesz. Jestem tu, nie? W sensie jesteśmy tu. I to wszyscy wiedzą. Okazało się, że nie możemy mieć zniżki na Apple, to mamy własny marketplace, który sprzedaje produkty Apple, bo podobno się nie dało. Proszę, jest. My chcemy dostarczać taką ofertę i taki produkt, który jest zakorzeniony w tym, co robimy. W sensie nie musisz kupować dużo, kupuj mądrze. Mhm. lente to wszystko, czego potrzebujesz do udanych zakupów. I jeszcze raz powtórzę, nie musisz codziennie kupować tych nowych butów, nie musisz codziennie kupować, nie wiem, nowej bluzy, koszuli i tak dalej. Coś, co przemijaj, co założysz raz i zostaje w szafie de facto jest jakimś... Jest świetny film na Netflixie, może jeszcze jest, był, The True Cost, czyli jest całą modą, mam problem. W sensie, wiesz, te wszystkie torebki, nie torebki, pierdoły. Eee, w sensie, szanuję, że ktoś może to lubić, natomiast, że to są każda kolejna inna, a używana, to jest słabe. Mhm. Natomiast z, widzę w tym jakiś element e, jestestwa, natomiast, no, na pewno nie, nie patrzę na kogoś, kto ma torebkę Gucci, że ktoś jest lepszy, nie? W sensie, nie jest to dla mnie jakikolwiek wyznacznik, bycia w jakiejś hierarchii, nie? Więc y, tutaj dla mnie będzie czas. To tak, wiesz, meandr w drugą stronę. Dla mnie walutą jest czas. W sensie... Twój czas, który odzyskujesz i który masz na siebie. Mm, tak, ale na przykład tutaj jadąc do ciebie, wiesz, um, uciekałem z biura, miałem tam spotkanie, biuro mamy na Ujazdowskich, jestem teraz u ciebie, to de facto, wiesz, przejechać przez Palmę mm -hmm. y, i był korek, coś jest zamknięte, więc zamówiłem taksówkę y, i coś było zablokowane, więc wszedłem z taksówki, powiedziałem, przepraszam, badam rozbiorę biorę nogę. Przyjecham tutaj, wiesz, kolejna do ciebie, bo to było wiesz szybciej. Mogłem jechać jeszcze 20 minut, a przyjechałem w ciągu 7, więc wiesz, chodzi o czas, nie? Ja, jeżeli mam jechać yy, w korku, bo mam być wygodniej, a przyjadę komunikację miejską przez most, to to jestem ja, nie, to jest czas. To jest ile czasu. Zobacz, jest jakiś śmieszny film, i o nim mówiłem chyba na becie w zeszłym roku: Limitless, tak? Z Timberlake'iem i z kimś tam, o tym, że tak naprawdę nie dostajemy pensji, pieniędzy. Tylko dostajemy czas. Goście podchodzili do takiej budki i zobaczyli. A ty jest tych stary firmy o tym, jak oni handlują czasem. Dokładnie tak. I co się dzieje, jak ten czas ci znika? W odpadasz, wychodzisz z gry, nie? To tak jak się uświadomisz, że taki iPhone za szóstkę nie wiem, kosztuje nawet iPhone. Eee, w sensie nawet nie wiem, który jest model i nie wiem, który kosztuje nie wiem, piątkę, szóstkę. No. Jak to jest, wiesz, miesiąc twojej pracy, żeby kupić takiego iPhone'a, to to jest przewalone, nie? No. Miesiąc życia odoby z iPhone'a? No nie. No, to jest zły pomysł prawdopodobnie, ale... A ludzie to robią, nie? Tak. Słuchaj, ale wróćmy do tego, bo mi się bardzo podoba ten bootstrap i mylenie jak gdyby funkcji pieniądza w biznesie. To, to było dla mnie bardzo ciekawe. I wydaje mi się, że mm, dużo osób przez, przez taki... To jest to, co ja, jak gdyby ja też tym, na tym kanale chcę szukać gości, bo też poprzedni gości, następni goście oni są bardzo mocno w bootstrapie. Czyli dali radę Zbudować coś sami i też, jak gdyby, właśnie dochodzi. Jak gdyby, chodzi mi to, czemu, o czym chciałbym teraz chwilę z Tobą porozmawiać, o takich inspiracjach i narzędziach, jak budować. Bo Bootstrap to wolność. Bo, też, bo jak gdyby, też miałem takie poczucie. Tak. Nawet hmm. okej, okay, sz hmm. sz tak, szan no? szanując każdego inwestora, nie? Jak gdyby, ale, ale sam fakt. W ogóle, gdyby, ok, jest tak, że zakładasz jakiś biznes, masz jakieś marzenia, i nawet sobie tam, albo jakoś tam budowałeś, kto dzisiaj ma pieniądze, no teraz, ok, pojawia się ta fala młodych po pierwszym egzicie. To może, mogą, oni mogą wnieść 30-latków, 27-latków, 35-latków, którzy wniosą nową jakość w ogóle do świata polskiego inwestowania. To prawda. O, to jest, jak gdyby, tam jest nadzieja. Ale dotąd było tak, że pieniądze mieli ludzie, którzy, no kurczę, handlowali zbożem, belkami, betonem, tak, tak, takimi tak. rzeczami. Też mieli specyficzne, byli uformowani, bo wyrastali w specyficznym setupie. No ich rodzice to jeszcze byli ludzie, którzy mogli pamiętać wojnę, nie? Albo więc tak. To, to, to specyficznie cię formatuje, więc to siłą że Oni byli w określonym punkcie rozwoju wszechświata, kiedy budowali swoje biznesy. No i teraz oni jak gdyby mają te wolne, nie wiem, 50 baniek, bo coś sprzedali, czy tam jak gdyby jakieś pola sprzedali i jak gdyby, no, oni dawali tobie bańkę, no to liczyli, że oddasz dwie. No. I to, co robiłeś, było trochę wtórne, nie? Jak gdyby, a teraz... A dla mnie to też, bo, bo my też wali fajna, bo strapujemy totalnie. Jak gdyby też, też, też jak gdyby, no też, jak gdyby moi wspólnicy, bo jest nastroje, jak gdyby to jest bardzo ważne. Oni też włożyli swoje życie i swoje zaangażowanie w to, żeby. Otóż to, teraz. ale bo... jesteśmy wolni. W sensie jak gdyby siadamy we trójkę, Gosia, Adam i ja jak gdyby, i, i oni on każdy jak gdyby w swoim zakresie jak gdyby finansował siebie i. I kurczę, to co decydujemy, to są nasze decyzje i jak gdyby tylko we trójkę, jak gdy podejmujemy decyzję o tym, co dalej z firmą, jak firma to, to układać. Nie to powiedział, ja nie pamiętam z kim rozmawiałem o tym, że była taka. Bo tą to, 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 to myślcę, wiesz, lobować, że bootstrap to jest wolność. To się coś, to czego... jest, ale poczekaj, bo to jest cena, jaką płacisz cenę? Kurczę. Eee, ja bo miałem to, taką... Wiesz, można... słuchaj, jeszcze jedna parafraza, bo no. trochę słyszałem taką parafrazę o piciu, że picie, to pożytanie szczęścia z jutra, nie? I Picie to Pożyczanie szczęścia z jutra. Mówisz o alkoholu? No? Picie to pożyczanie szczęścia z jutra. Że pierdziel. jutro faktycznie, gdyby te szczęścia masz mniej, bo je bo, bo zużyłeś dzień wcześniej. Ale zobacz, że tak jest trochę z inwestorem, że gdyby Bootstrap to jest, to jest orka, nie? Pierwsze znaczy, lata to gdy jest gdy orka. Gdybyśmy ustali jedną rzecz. Jak od tego, jaki robisz biznes, bo no. to jest chyba kluczowe, żebyśmy to wiesz, osiedli yy, yy, w końcu, że już value finance, tak. ale żebyśmy osadzili to w realiach finansowych. Jak robisz coś. Do czego potrzebujesz fabryki, sprzętu, który kosztuje, mm -hmm. to choćby skały strały, przepraszam, nie zrobisz bootstrapu. No nie ma opcji. Okay, no. no nie jesteś w stanie. Stare szczepionki na raka nie zbootstrapujesz. Bo to też ludzie Wiesz, szczepionka na raka? Tak. Ale pytanie, ile osób naprawdę ją wynaj, wynajduje? Chodzi o to, że nie jesteś w stanie tak. zacząć no pracy, gdy nie masz etykietu do laboratorium. Nie jesteś w no stanie mieć mikroskopu tam elektronowego, czy ona one się nazywają, tak? No. No, nie wiem, tam dobrze mówi, ale są, na, są elementy, mm -hmm. które powodują. Że nie jesteś w stanie się zbootstrapować. Podejrzewam. A 99% że... biznesów to nie dotyczy tego no, więc to, Ale chodzi no. o to, żebyśmy ustalili, nie wszystko tak. da się, nie, i to jest ważne, żeby tu była wiesz, gruba, dużo kreska. No. Nie może być tak, że wszystko rzucam do jednego worka, a bo bootstrap no, jest super. Nie ma sensu. I teraz nie? najważniejsze, jeżeli przychodzi do ciebie VC czy inwestor, i mówi, że on ci da tutaj dwie bańki i nie będzie ci przeszkadzał, i on za to 20%, ale decyzje są twoje, to z całym szacunkiem, taki inwestor, ja tu będę lobbował, no. te, takie typy aspekty, są super. Bo to jest człowiek, który ma kapitał, ty go nie masz, ty masz pomysł, on go nie ma, ty jesteś, nie będziemy mówić tu czy tu, więc tak po prostu się tam wiesz. Widzę właśnie. Specjalnie, ale to specjalnie, żeby wam to, żeby wam to zostało, nie? W tak. sensie, że jeżeli ktoś daje ci swoje pieniądze, mhm. ale się nie wpiernicza w biznes, to to jest super. To to jest <laughs> kwintesencja. Ale z drugiej strony, swoje ja, przez lata. Tylko, że jedna no, rzecz, nie? I to, jest, I to jest OK. I teraz. Żeby pójść dalej w tym, w tym nurcie, jeżeli mówi ci, że tak zrobi, a nagle wrzuca ci finansowego, który kompletnie nie rozumie Twojego biznesu i nie rozumie, czemu musisz wydać na Facebooka w danym momencie reklamę taką, a nie inną, mm. albo musisz być na tej konferencji, która kosztuje 10 000 euro, ale ty nie może, to jest ostatnie 10 tysięcy euro, i z niej przerzucisz, e, nie wiem, 8-10 leadów, które się zakończyły świetnymi kontraktami i wiąże ci ręce, to to jest złe. Chcę powiedzieć, że szukanie inwestora i bootstrap to są dwie różne drogi i one nie są konwergentne, w sensie to nie jest as to, albo to, albo to. Inaczej, one są konwergentne, bo możesz bootstrapować i nagle chcieć się dopalić i mhm. jest wiele aspektów, że bank być może nie da ci takiego finansowania, jakbyś chciał, mówię to o linii kredytowej czy pożyczki, a być może potrzebujesz smart money w postaci wiesz samych pieniędzy i gościa, który akurat po prostu ci dwa razy po ramieniu i powie, poczekaj, tu jest w lewo, spójrz, ale w którym cię szanuję. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że my mam taką manię, że jak VC, to wow, o, wszędzie VC, nie? Bo mm -hmm. oni wszystko wiedzą. No to VC zajmuje się tym, że fundraisinguje hajs, nie? Mhm. Mm znaczy, żebyśmy ustalili jedną rzecz, jest kilka osób, które szanuje za to, co robią w VC, tak, mhm. natomiast większość z tych ludzi, z szacunkiem, to biznesu nie zrobiło, tylko wzięło, pieniąd wzięło pieniądze z NCBR-u czy z tego, z Unii Europejskiej, A, pomostówki, tak, czakolwiek się to nazywa, mhm. nie mam pojęcia, e mają sobie fajną pensję w, pro w projekcie i dają ci jakieś, wiesz, durne finansowanie, w postaci, wiesz, ty musisz rzucić swoje 200 tysięcy, oni ci dają 800, które tak naprawdę przychodzi z Unii. To nie jest VC. Ja mam w Polsce tego napęczki. Na zasadzie taki, taki, taki to się. wali fajnie, Nie, wali jest to ty, przepraszam. <grytuje. <grytuje> Ale chodzi mi o to, że są, wiesz, dużo takich jest z tym. Bridge Alpha, to jakoś się no, nazywało. No? I to jest chore, nie, to jest zło. To jest zło. Okay. Goście, którzy nie zrobili biznesu, którzy nie wiedzą, jak to działa, którzy nie potrafią liczyć, którzy nie potrafią sprzedawać, którzy nie dają ci nic oprócz tego, że dają ci pieniądze, które są jeszcze złymi, dłużnymi pieniędzmi, które musisz rozliczać to jest złe, tego nie robimy. Druga strona modelu, VC, fundraisingu, raisinguje, czyli ma klientów, którzy dają te pieniądze i mówią, mam tutaj na narebek fajny, dajcie nam te pieniądze, będziecie mieć ROI takie, a nie inne, tak? Mhm. Dalej, ci ludzie nie zrobili biznesu, tylko zajmują się, sorry, kolędowaniem i zbieraniem hajsu, które wydadzą na coś, co myślą, że się sprzeda w oparciu o swoje doświadczenie, tak? Dalej nie zrobili biznesu. Więc chcę powiedzieć, że zaufanie VC, czy jakiekolwiek innemu finansowaniu, że nagle znaje lepiej, to jest największy błąd fundera. fundera. Stary, Ja zaufałem w swoim życiu kilku konsultantom, którzy mm -hmm. po prostu mieli mi przeskrować biznes, a prawie mi zbankrutowali. Konsultantom dziękujemy. Okay. To tak się wiesz, no, masz mieć taki swój własny gut feeling, nie, który robimy. Pomyślcie, że to jest. To, to jest bardzo ciekawe. U nas na przykład nawet konsultanci, którzy teraz dołączają, bardzo zwracamy na to uwagę, że dotknęli własnego biznesu i w ogóle sposób pracy, jaki mają, też jest taki, że to jest trochę taki za ich efekt, mikrobiznes. Tak, tak, tak. W sensie gdyby i to i na tym to, to się zgadzam z tobą, że to jest to jest. To jest bardzo ważne. Gdyby... Kluczowe jest to, żeby ludzie, którzy przychodzą do ciebie z pieniędzmi, czy z pomysłem, czy z czymś, żeby byli odpowiedzialni za to, co robią. Mhm. Jeżeli ja daję Ci pieniądze na to, żebyś rozwinął firmę, super, ale ustawiamy sobie kontrakt, jak w małżeństwie, nie wiem, jak w związku, jak. No, kontrakt to jest jak randkowanie, nie? Co mhm. robimy? Ja, ja ustalam z tobą, że Ci te pieniądze ja się nie wpierniczam. Albo robimy tak. Ale wiesz, ty, tylko też trochę stając w obronie, z tej perspektywy, zobacz, jakie ja ci daje pieniądze. No, ja nie cię dasz. nie znam. No po to, po to jest <laughs> wiesz, o co Ale, no, ale no. ile możemy randkować, wiesz, na jak gdyby. Stary, ale chodzi o to, że to nigdy nie jest tak, że przychodzisz. No. Po pierwsze, wiesz. Ja mam taką e, prezentację, też ją kiedyś robiłem. E, mam tak, że na każde, że tak powiem, wystąpienie robię inną preskę. Kiedyś mówiłem o że sprzedaż mm -hmm. tak no tak, jest jak randkowanie. Tak, spo, to się zgadzam. Spo, no. to, to też Sinek o tym wiesz, bo bardzo często nawiązuje i mówi: Simon Sinek, w ogóle, kurde, czy, obojętnie, czy finansowo, czy nie czytajcie książkę, Zacznijmy. Dlaczego? Całkowicie polecam. E, nie na zasadzie i odłożona na półkę. Wracajcie do tych rzeczy. Wracajcie do tej książki. Serio. E, no ale to okej. Okay. No. Mm. Zgubiłem się, a chciałem powiedzieć o. Eee... Gdyśmy o randkowaniu. O poznawaniu nie, się, kiedy, kiedy masz Widzę, zainwestować? Widzę, się ktoś kłamie. No. To jest proste. To jest proste jak budowa cepa. W sensie nie da się na tym samym poziomie kłamać non stop. Okay. Co więcej, pierwsze spotkanie, drugie, trzecie, pokaż liczby, jak to wyglądasz, pokaż mi się. Pięć, sześć spotkań, stary. No to nie jest tak, że idziesz do łóżka z kimś. Na pie... no, to zdarza się. Nie? Ale generalnie nie idziesz. Z kimś od razu w tango, tylko łącznie do tego, bo wiesz, poszedł. A jak coś to wiesz, jakie ryzyko. Jasne. A jak szukasz czegoś większego, to musisz poznać, zobaczyć, jak myśl, jak robi. Twój inwestor też ma wizję. No. A bootstrapie powodujesz to, że możesz tej wizji nie śpieć. I są ludzie, którzy idą, że tak powiem, w związku od razu no. i później cierpią. Są mhm. tacy. Albo są też tacy, którzy idą samodzielnie, czyli bootstrapują i później szukają, jak już znają swoją wartość. I to też jest super. Ale to jest właśnie piękne bootstrapowanie, moim zdaniem. Uczysz, jak gdyby, się uczysz się siebie. Oczywiście w mega takim trudnym środowisku, ale nie, że prawda jest taka, że ja coraz bardziej jak gdyby widzę to, że jak gdyby to trudne środowisko uczy Ciebie najbardziej. Nie? No bo to jest, wiesz, po yy, yy, podsumowanie roku mi się wjechało. Napisałem coś takiego o Monte że każdy ma swój Monte ale no. z perspektywy ten Monte który wydaje się taki nie do zdobycia, nie do przejścia. Po prostu. No Monte to jest generalnie trudna góra, nie. Yy, nagle się okazuje, że z perspektywy czasu? Do ich losu, który się wydarzył w twoim życiu, dzisiaj na niego patrzysz, co to za pagórek. No. I y, po to robimy wielkie rzeczy, ale nikt nie, nikt nie mówi, że będzie łatwo, ma być trudno, ma boleć, nie ma być, wiesz, y, krew i łzy, jak to mówią. Natomiast y, to powoduje, że jesteśmy inni, silniejsi, podchodzimy inaczej do, do całego biznesu, do liczby, do finansów, do wszystkiego. I spuentuję to tylko tym, że nie dla każdego to jest. I to jest ważne, żeby też sobie to uświadomić, nie? Racja. Ale bardzo ważne jest to, że Wiesz co, usłyszałem wczoraj takie zdanie, yy, widziałem się, mieliśmy podsumowanie wcześniej yy, z moim wspólnikiem yy, i on, mówią gdzie jesteśmy, co robimy i tak dalej, pokazują plany na kolejny kwartał, co chcę zrobić, osiągnąć technologicznie. A on mówi, o wow, a tak wiesz, zawiesił się, a coś złego? W sensie nie, tylko wiesz, ja w kilku spółkach nie wydam tyle na, na aplikacje. My tak, tylko wiesz, ja chcę zrobić coś dużego, raz a dobrze. On tak, ale to jest odważne. A mówię, tak, że wiem, że to jest odważne, tylko że jak nie chcemy robić odważnych rzeczy, to szukamy innego prezesa. On tak na mnie spojrzał i powiedział, wiesz, to jest niesamowite, bo większość tych ludzi yy, wydaje nie swoje pieniądze, a ty zarobiłeś te pieniądze tutaj razem ze mną, w sensie wiesz, w spółce mm -hmm. i wiesz, że one kosztowały ciebie, żeby je zarobić i nie boisz się ich wydać. Strasznie to szanuję. I to nie jest pogłoskanie Janka, to nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, nie wiem, mm -hmm. że to dźwięk może być. Chodzi o to, że bootstrapowanie uczy ci wydawania pieniędzy. Najgorsze, co się może wydarzyć, to jest to, że dostajesz nagle milion złotych i robisz tą reklamę na fejsie za 400 koła. Przepaliłeś i co? No jesteś, wiesz, 400 koła krótszy, nie? Ale nie jesteś w stanie tak naprawdę zrozumieć, co się wydarzyło. A jak bootstrapujesz i musisz zrobić kreatywną kampanię, bo jak nie masz pieniędzy, to musisz być kreatywny, tu stówkę, tu dwie, tu trzy i widzisz, że gdybyś tylko dopalił jedno zero... To nagle, bo wiesz, nie tysiąc lidów, tylko 25 tysięcy, a ty po prostu nie miałeś, albo kombinowałeś skąd pożyczyć, to to uczycie, jak robić takie duże kampanie. Mm -hmm. Więc Bootstrap to jest wyższa szkoła przedsiębiorczości, zafundowana sobie samemu. O! Piękna. O Boże, nie? Boostra to wyższa szkoła przedsiębiorczości. Piękne, piękne, dobra, jakoś, to powiem ci jakoś użyjemy tego, na pewno. <laughs> dobra, patetycznie już było, co tam masz Patetycznie, Słuchaj, wiesz. <laughs> yy, dobra, to, to od czego zaczęliśmy dzisiaj spotkanie jeszcze w The record, co było najtrudniejsze? Bo też miałeś się taki trochę dzień refleksji, że w tym całym boostrapowaniu. I takie... ja wiesz, co? to jest takie niesamowite, bo ja dzisiaj się uśmiecham całe życie się uśmiecham, ale generalnie jak sobie. Dobra, wiesz, a takie to... punkty, że myślałeś, że już nie wyciągniesz. A wyciągałeś, ale no i te, te, przejdźmy przez to, no bo też wydaje mi się, że to jest, to w tym bootstrapowaniu chyba, w tym bootstrapowaniu... Tak Wszyscy się i... do mnie odwrócili, wiesz, był taki moment. Tak? Przez... Dlaczego? A, idź już do roboty, to nie, e, to nie zadziała, idź już, wyślij CV. Dzisiaj rano czytałem taki post, jakaś no. dziewczyna wrzuciła, kiedy ty pójdziesz do normalnej pracy, nie? Mhm. To jest kurczę, w bootstrapowaniu najgorsze. Naj... Ale to wiesz, to jest... wszyscy, A ludzie naj... ci nie wszyscy... rozumieją, nie? W sensie, kiedy bootstrapujesz? I tak, to mogę śmiało powiedzieć, że odwrócenie się, ale nie w sobie, mówić wszyscy najbliżsi, nie? W sensie no. taki element, kiedy zostałem sam. Wow. I to, to było to utrudne, ale to też nie można powiedzieć, że o Boże, oni mnie gnoili. To nie o to chodzi. Kiedy ktoś widzi Twoją ciężką pracę. A ja na samym początku mieszkałem. W sensie jak wróciłem z Londynu, bo to też była nie historia. No. W Londynie nie jeszcze tłumów wiesz, gówniarz, który robi biznes i jest bardzo blisko zarządu, dostał udziały i zajmuje się tym cashbackiem, całą linię produktową ma pod sobą. Raportuje, jak się firma sprzeda, to dostał kasę. Wiesz, to mieszka sam, tu robi co chce trochę. 2 kilka lat miałem. Trzy, dwa, tak, masz 19 lat, jak studiujesz, no to 22, dwa, trzy, nie jakoś tak, no. nie e I wracam znając wartość pieniądza na sofę do starych, no. których pozdrawiam, że nie przyjęli Wiesz, i żyję, jak się kasa skończyła, Cześć, bardzo bo szybko. ci miałem ten sam moment w swoim życiu. Te, też wróciłem na sofę. No to i, jest jest, niesamowite, i nie? to jest, i żyjesz za 100 złotych miesięcznie przez ich czasu i szukasz pierwszego klienta. Podpisaliśmy umowę z TVN-em, który nigdy mnie nie zapłacił. No niestety są takcy klienci. Eee, nie musimy tego wybipować. Więc dalej ich pozdrawiam, nie? W sensie tam na wspólnej czy coś leci u was, ale generalnie... Polsa też nie zapłacił, więc to po prostu telewizor mają. Generalnie wiesz... Nie śmieszne. <laughs> Dlaczego? No, ale generalnie... Nie, bo tak się zaśmiałem, jeszcze kurde, w sensie jakby mi się to przydarzyło, to bym się nie śmiał, ale ty ale... masz duży dystans, nie? Z perspektywy... Ale stary, no bo to jest po prostu, wiesz, no, z perspektywy czasu nie ma co płakać nad... Znaczy, wszystko jest lekcją, nie? Złe sytuacją... w bootstrapie, nie? Tak. tylko. Bardzo ważne jest to, tylko nie należy, wiesz, gadać mantry, znaczy mantry, nie należy gadać jak mantry głupiego zdania, co cię nie zabije, nienawidzę tych tekstów, co cię nie zabije, to cię wzmocni, albo musisz się na tym wybudować, albo moje ulubione, to się dzieje po coś, kur... nie, to tak nie działa, nie? A jak działa, twoim zdaniem? Wiesz co, to są, stajemy przed wyzwaniami, no. bo ktoś myśli, że jesteśmy na nie gotowi, sytuacja, wszechświat, Pan Bóg, Wybierzcie sobie z krzyżyka, którego chcecie. Nie mówię tutaj no. cokolwiek ktoś, wie, że Ja nie chcę tego przedstawiać na zasadzie, czy ja wierzę w Boga. Oczywiście, że wierzę w Boga. No. Mam problem generalnie z instytucją, która organizuje to przedsięwzięcie. Nie, ale nie o tym. No. E, ale generalnie wybierzcie sobie, co chcecie, żeby było ważne. Nie? No. Więc ja wierzę w swoje kosmiczne Wi-Fi i energię, dobrą energię. Więc stajemy przed wyzwaniem. Mhm. I to wyzwanie jest takim egzaminem, takim elementem, żebyś sobie poradził. I to jest to, że nagle, czy ty byłeś gotowy. No bo nie mnie źle, no. czy ja przyszedłem na pałę do ciebie? No nie. Spotkaliśmy się, zjedliśmy śniadanie, pogadaliśmy, szanuję to bardzo. No. Czy ja myślę, że o tym ja nie. Ja najpierw się przecież przez dobre cztery lata obserwowałem, wpadłem jest... na parę Twoich wykładów, patrzyłem. Ale to jest wykonana praca. Ja też Czy... tak dobieram gości, nie? Jest... Że gdyby ja wiem to że ktoś to jest nie ale dowozi, ja w drugą nie? stronę, no. w drugą stronę, stary, ja wykonałem pracę, patrząc. Co ty chcesz ode mnie? No. Czy, ja nie, czy myślisz, że ja miałem noc, czy w ogóle wiesz poranek, czy nawet ostatnie, wiesz, może nie tygodnie, ale niekiedy myślałem o tym, co będziemy no. mówić, co, my, co chcę przekazać, co byś chciał, żebym przekazał, no. bo to jest, to jest element, który się pojawia. Że w wszechświat, mogę wyjść na pałę powie i powiedzieć, nie wiem, de facto nudny jestem albo no. z dupy, nie? Nigdzie więcej się nigdzie nie pojawia i to jest po prostu bez sensu, ale to jest praca, którą wykonujemy, bo dostaliśmy szansę, a niewykorzystane szanse się mszczą, po prostu. Więc no. jak po prostu non podchodzisz do tematu, kiedy klient zaprasza cię na spotkanie, a ty nie jesteś przygotowany i twoja prezentacja nie działa, to nie dziś się, że zostajesz to nie dziś się, że ci nie działa. Skoro, nie mówię, że tylko w ogóle, nie, w świecie. Skoro idziesz do prezesa i okazuje się, że nie przygotowałeś raportu albo nie zadbałeś o wynika, bo wiesz, nie nie było transakcji że ser nie, pół roku, no. to nie dziw się, że cię zwolnili, nie? Bo poczucie odpowiedzialności i e, sytuacji, w której się znalazłeś, należy do ciebie. I to jesteś ty kowalem swojego losu, tak, aby to ułożyć, takie, aby działało. I no. pytanie, dlatego mówię tu o Czy to jest mały Monteveresz dla kogoś, to w danym momencie to jest skała, góra w ogóle wszechświat, który powoduje, że nie chce w tego przeskoczyć. Mm. Ale za chwilę okazuje się, że to jest wiesz, inny level. Ja cały czas powtarzam, że my jesteśmy takimi. E, Mam swoją wizję no, świata, siebie, ale też ludzi. E, rodzimy się jako numer i w zależności od tego, gdzie jesteśmy, nikt tego nie mówię. w sensie bardzo, jak kogoś tam no. wiesz, mentoruję, mentoringuję, kołczuję, e, czy po prostu ciągnę, załóżczę albo dmucham żagle, to tym mówię, że jesteśmy takimi, i to jest bardzo ważne w związkach w biznesie we wszystkim. Miał mm. ja być o liczbach. E, no. Rodzimy się jakimś numerem, w zależności od tego, z jakiego środowiska jesteśmy, to rodzimy się tą jedynką, dwójką. Nie? Od mm -hmm. jednego do dziesięciu. I teraz zobacz, jest takie przysłowie, kto z kim przystaje, takim się staje. I to jest, mm -hmm. wiesz, nie prześle, ale patrz, patrz jakie niesamowite. Jak jesteś taką dwójką, uczysz się, chodzisz do muzeum, inni nie chodzą, chodzisz do szkoły, czy też książki inni nie chodzą, to zgodzisz się ze mną, że ty nagle awansujesz z dwójki na trójkę. Więc trudno ci nawiązać kontakt z jedynką, nie? Nie macie tych samych rozmów, nie macie tego, tej mm -hmm. samej percepcji świata. Więc ciągniesz do tego, kto ci rozwija. Dwójka, bo jest na tyle blisko, ale też czwórka. I jak jesteś przebywarz tą czwórką, ta czwórka mm. rośnie razem z tobą. To jesteś czwórką, czwórką, piątką, 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 szóstką, szóstką, szóstką. Nie. Mm -hmm. I nagle się okazuje, że ta osoba, która była tą czwórką, kiedy ty byłeś, ona była kiedyś świetna w twoim życiu. No konie radliście, nie? To no. niesamowite. Ale ty już urosłeś, jesteś inny, masz inną percepcję, masz inny świat, ponieważ jesteś szóstką. I trudno będzie ci się odnaleźć tą czwórką. coś się dalej możecie pójść na piwo, ale ty będziesz mm -hmm. mówił o tym, że wiesz co, zakładam biznes i mam takie inne rzeczy, On mówi, no kurde, ja musiałem wczoraj kierownikowi powiedzieć, że nie przyjdę do roboty w poniedziałek, bo będę na imprezie. To już nie jest w ogóle to percepcja, nie? Więc mm -hmm. ciągnie ci ktoś do góry, więc szóstka nie dogada się z czwórką, tak jak dziesiątka nie dogada się z siódemką. Mhm. Nie? I na tym to polega, że w pewnym momencie ten wątek Everest, którym się mierzymy, szczególnie w biznesie i w bootstrapie, tak? ale również z wizji później, bo powiesz, na koniec dnia biznes robi się po to, żeby go sprzedać, rozwijać swój świat, jakiekolwiek cel sobie wymyślisz, mhm. powodują, że ty na danym aspekcie, w danym życiu rozmawiasz z innymi ludźmi. Nie dlatego, że jesteś od nich lepszy, tylko inne rzeczy cię doświadczyły, a człowiek ma taką naturę, nie że szuka podobieństw u innych, żeby móc rozwiązać ten sam problem. Okej. Okay. A co było takim narzędziem właśnie na tych zakrętach, które ci pomagały? Masz jakoś nazwane, nazwałeś to sobie z perspektywy czasu? Jak gdyby, co cię ciągnęło? W sensie, co cię ciągnęło z tej kanapy? Co cię ciągnęło wtedy, kiedy ludzie się odwrócili i mówili, ja. Janek, idź do roboty. Nie, to było zawsze ja, ja wiem swoje. Tak? Mhm. Czyli takie poczucie własnej wartości połączone z taką wiarą w samego siebie. Zuchwałość? Kurczę, zuchwałość jest level harder, nie? Zuchwałość jest trochę, jest jak gdyby poziom wyżej, ale tak na zdrowym poziomie to jest takie, kurczę, ufam sobie, mam jakiś pomysł ogromna na Ogromna wiara, ogromna wiara. Jak ja swojego życia nie przeżyję, to, to nikt go za mnie nie przeżyje. Ale to jest dokładnie to, znaczy, no. słuchaj, to, to jest niesamowite, co powiedziałeś, to jest, mamy jeden ticket, nie? Ja dzisiaj wychodząc to powiedziałem, jeden ticket na życie. No. Okay. Ja nie chcę go przeżyć w sytuacji, kiedy ono było mdłe. Okej. Okay. Ja nie chcę go przeżyć w sytuacji, które było, mogłem, nie. No. Ja chcę wszystko. Bo okay. wiesz, Freddy Mercury śpiewał, nie? Mm -hmm. I, want it all and I want it now, nie? To jest to, więc ja, ja wiedziałem, że mm, ja strasznie chciałem robić rzeczy, które miały znaczenie. Ja strasznie chciałem robić rzeczy, które nie do dzisiaj. Czy to rozumiesz, że ja mam do dzisiaj ustawione na maila, mam takiego jednego maila, że widzę każdą transakcję, która się pojawia i mnie cieszy I Jak po prostu mam nie słyszę, że spadek mocy czy cokolwiek innego, to po prostu mi piki dawało. Okej, okay, nalicza się. Jak mamy te wiesz, karty podarunkowe, czy cokolwiek innego, co sprzedajemy, to wchodzą mi na maila i widzę je. Ja. Widzę, że OK, zamówiłem dzisiaj o drugiej w nocy wpadło super. I tam kolejne, nie? czy coś tam, coś tam. Tak sobie skróluję przez te wszystkie rzeczy. To motywuje. I to do dzisiaj mnie cieszy każda jedna transakcja, każdy jeden użytkownik. Ja ci nie powiem, ile my zrobiliśmy prowizji, ja ci nie powiem, Wiemy, jakie liczby robimy, nie, no. ale ja nie wiem, ile wczoraj było. Znaczy, no wiem, że bańka na kartach udarunkowych akurat, nie, ale, ale generalnie <laughs> chodzi o to, że są mamy w żyje Z jednej strony właśnie, z jednej strony niby nie wiem, a z drugiej strony masz na tym wszystkim dużą kontrolę, masz to policzone. Mam to, to policzone, wszystko. ale muszę to mieć policzone, bo my, zobacz, sprzedajemy nie powietrze, tylko pieniądze. No tak. Ja handluję hajsem. Więc ja muszę mieć to policzone. Tylko, że mam to policzone w głowie. Oczywiście są raporty, są Excel, mam świetny team, który wiesz, zarządza transakcjami, finansami. Jest pani compliance manager, którą pozdrawiam, jest Ewelina. Pani general manager, która dba o, o biznes, Julia Starostiuk, nie? No Więc, wiesz, to jest poukładane, są teamy i to wszystko. I są raporty na takich przestrzeniach, ile użytkowników, ile sesji, i to, to wszystko gdzieś tam jest, nie? Natomiast na koniec dnia ja swój jeden ulubiony raport. I nie wiem, czy z niego korzystacie, on jest naprawdę kluczowy. No. Z tych wszystkich KPI i z tego, 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 tego wiesz, tego co, co powoduje, że ten biznes staje się taki może nie miałki, tylko taki policzalny, to ja bardzo lubię zalogować się na konto bankowe i zobaczyć przychód w każdym kwartale w drugim miesiącu, w pierwszym dniu, ile zrobiliśmy. I bardzo ważne, obojętni, co Ci tam opowiadają, te wszystkie excel e i dokumenty, to bardzo ważne jest zobaczyć, że na przykład w pierwszym y, tygodniu grudnia zrobiliśmy tyle, ile zrobiliśmy przez. Y, nie wiem, yy, no to, że większy niż stycznia to jest jedno, nie? Ale generalnie, że wiem, wiem ile. I na przykład potrafię zalogować i zadzwonić do, do, do Julii czy Eweliny, słuchajcie, jakie jak idą kampanie? Nie mam pojęcia, jakie będą kampanie. Nawet nie wiem, jakie są reklamy puszczone. Nie mam żadnego pojęcia, ile reklamy puszczonych, ale skoro na się nie zgadza, że, że, że nie zostało opłacone jakieś tam zamówienia w ciągu ostatnich dwóch tygodni, coś nie poszło. I wiesz, co jest niesamowite? Nagle się okazało, że dwie reklamy były wyłączone, no bo się skończyły i ktoś nie miał czasu zrobić. Więc moim głównym raportem Moim głównym raportem to jest naprawdę rachunek bankowy. Wow. Słuchaj, bo w ogóle to jest, to jest trochę tak, że jak Ciebie poznałem, to sobie obiecałem, że kiedyś będę miał jakiś podcast, to Cię zaproszę, bo. O ja, to strasznie miło, dzięki. Nie, bo, <laughs> zaraz się opowiem, dlaczego. A my się, no, no, my, a my spotkaliśmy po drugiej scenie ulicy pierwszy raz. Po drugiej stronie, i właśnie do tego spotkania wracam. Ono było mniej więcej 5 lat temu, jak zakładałem. Tak? Zakładaliśmy Value Finance. No, no, to 5 lat temu. 5 lat temu? Mm, możemy odszukać jakieś, jakąś tam wymiany na Messengerze. Na messengerze, czy jeszcze na Facebooku tak. no, no? Na Facebooku. I ty byłeś pierwszym gościem, który mi powiedział, mam CFO. Tak, to prawda. Pamiętasz? I no. to w ogóle mnie, jak gdyby wbiło w foton, był na takim etapie? Ile wy wtedy mogliście mieć przychodu? Cztery banki może? Pięć? No gdzieś tak właśnie na tym, tak może. Się no, nie, Tak liczę, wiesz, do tyłu pięć, jest mniej, ze trzy może. Kto był tym CFO? Są, są dwa aspekty, jak rozumiesz, CFO. No. W sensie... E od samego początku, w związku z tym, że każdy element mojego, a żeś mnie zastrzelił, nie powiedz że to było tutaj. W sensie no. teraz, jak powiedziałeś, że to było Te już coś... kafanero, no. 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 Tak. Ostatnio tam byłem, no, się, ale no, e, słuchaj, m, bardzo wcześnie musiałem liczyć pieniądze sam. Dlaczego? No, bo ile masz? jeżeli nie masz finansowania, jeżeli nie masz kredytu, jeżeli wszystko, co zarobisz, musisz wydać na to, żeby to rosło, no. to bardzo szybko musisz wiedzieć, jaki masz cash flow. Więc cashflow powoduje ci, że ty wiesz, ile faktur jest zestawionych, ile przyjdzie, co wyrobione, jak to będzie wyglądało, ile na koniec miesiąca będziesz miał, żeby wiedzieć, gdzie możesz się poruszać. Mhm. Więc kwestie związane z cashflowem to bardzo długo miałem w głowie. W sensie naprawdę wiedziałem, ile Ego, na A powiedzmy, jak, ty, jak się tego uczyłeś? Nie? Bo to też staram się, gdyby w tej serii znajdować takie podpowiedzi. Wiesz co? Eee, ja zawsze lubiłem liczbę. Zawsze, zawsze, zawsze lubiłem liczbę. Okay. I ja potrafię czytać liczby. W sensie, Co to znaczy? jak dasz mi cały ciąg cyfr, który jest no. w Excelu, w komórkach i tak dalej, to znajdę ci tu patrzę, no z tych pięciu wiesz, z tych i, X kolumn wyciągnę pięć, na które zwrócić uwagę, bardzo szybko po połączę ci, która jest większa, która mniejsza. Czy I, I dlaczego to jest dla Ciebie ważne z tej perspektywy w biznesie? Bo Ty nie musisz wiedzieć, czy ty robisz banie 200 no. czy 5 baniek. Ty musisz wiedzieć, że biznes, który masz i narzędzia są z tyłu, to, że ty rośniesz. A w mm -hmm. liczbach to widać. I to pytanie, wiesz bo ludzie first hand experience, <laughs> ale wiesz, bo to jest bardzo ważne, żeby ludzie to zrozumieli. CFO to nie jest osoba, znaczy słuchaj, prawda jest taka, nie, wiem, CFO czy... to jest koncepcja na tym etapie, tak A, mi się wydaje. Oczywiście. nie? To jest bardziej idea. Tak, ale gościu, który zapyta ci o raport, CFO to był mój stary, który jak zobaczył, <laughs> że mi wyjeżdża biznes pod dupy, dosłownie, to powiedział, ty pokaż ten budżet, ja, ja nie, mam budżetu, bo zrób ten budżet, nie, no co ty, kule. zrób ten budżet. No, no, i nagle on pokazał, że wiesz, on, on go nie przeanalizował. To jest fajne, w ogóle taki wiesz. CFO jako głos rozsądku w biznesie. Tak, no. tylko Cześć? żebyście go nie, nie, nie wiesz, nie do końca słuchali, bo to wiesz, pewnie gdybym też, to no nie mówisz, że mojego ojca nie, 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 nie wiesz, należy nie słuchać. Bo nie, pomógł czyli nam żeby bardzo. nie robić z niego burzyszcza? Kompletnie. Ale bez z niego doskonale, do, do znaczy, znaczy, że gdyby znaczy, Są dwie rzeczy, no bo ty na samym początku, jak robisz biznes, to bardzo ważne jest to. Żeby CFO, CMO, COO i CO to jest jedno, nie, No. to jest, to jest, to jest totalne, nie? To w no sensie tak. To, jest, to tak jest. I z tym się nie dyskutuje. Jak ktoś przychodzi i mówi, że bootstrapuje i teraz sobie rekrutuje CFO, CMO i CEO, to ja mówię, okej, okay. to fajnie bucie poznać i kończymy rozmowę, nie. No. Jeżeli ludzie nie mają chęci zrozumienia, chociażby jak się księguje podstawowe dokumenty, ja nie mówię, że to masz wiedzieć. Mhm. Ale ja wiem, kiedy fakturę należy wystawić, żeby wjechała w koszty, tak, żebyś mógł liczyć podatek z tego, no, tak, a nie na tak. zasadzie, wiesz, pełna dowolność, nie? Bo to jednak jest tak, że jak wystawiasz fakturę na bańkę, a później w kolejnym miesiącu, to jednak koszty przychody ci się ale nie zgadzają. Nawet jak wiesz, faktura za bańkę robi, robi, robi ogromne wrażenie. To niech będzie stokołaś e, nie właśnie, bo ale faktura na bańkę robi na to je wrażenie, ale nikt, jak gdyby jak, jak rozbijesz tą fakturę na, na 50 mniejszych, to ludziom się wydaje, że to już nie jest bańka. To nie jest tak, bardzo bańka, nie? Tak. A właśnie to co, to, co pokazuje nasza praca, to jest to, że my mamy takich parę rzeczy. Faktura na bańka to jest 100 faktur po 10 koła. Tak, już liczę. 100, 100 faktur po 10 koła. No. no. Yy, I wiesz co? I, I właśnie my w ogóle to nazywamy magią małych faktur, bo mhm. to faktycznie jest tak, że te. Wiesz, ludzie właśnie tych małych rzeczy nie sumują, które potrafią zabić biznes, nie? Jest jeszcze magia dużej faktury, czyli im się wydaje, że duża faktura zawsze będzie rentowna, ona prawie, prawie nigdy nie jest rentowna, jak nie jest dobrze policzona. Bo jak gdyby zwykle te duże faktury są to tak ściśnięte, no. tak wynegocjowane, że to tam... No ale to jest w ogóle inna historia, nie? I to jest w ogóle mega ciekawe, bo zobaczę, gdyby bootstrap to wolność, wolność decyzji, ale żeby mieć tą wolność, musisz mieć ramy finansowe, które nie są twoim, jak gdyby Kierujesz się misją. Ja, jeszcze, tych ja, 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 ja bym to jeszcze cofnął, no. bo jak bootstrapujesz, bo pogadamy o bootstrapie i o finansowaniu, nie? Jak bootstrapujesz, to musisz mieć cel. No tak. Nie? nie ma znaczenia, czy jak ja chcę pójść tam, to pójdę naokoło, czy z prawej strony, czy z lewej. Nie ma no. znaczenia, ja chcę iść tam, nie? Spadnę, no. otrzepię się, pójdę dalej, z drugiej strony, jednak kurde, połamie się, ale może z drugiej no. strony będzie lepiej, a później się, ok ale wiem, gdzie idę, nie? I teraz bardzo ważne jest to, że na pewnym etapie tej wspinaczki. Byłem ostatnio na ścianie, więc chyba dlatego tak mi się, Monteverdi jechał znowu i ten. I w ogóle polecam sport w Woodstrapie to na pewno eee, czyści głowę. Eee, natomiast to, co chcę powiedzieć, to ten CFO jest bardzo potrzebny, niekoniecznie jako taki etatowy biznesmen. W sensie nawet nie biznesmen, przepraszam, bo to etatowy jest CFO biznesmen, Tak, ale chcę powiedzieć, że to. CFO ty. zabija biznes, ty... Z... nie o, w sensie, żebyście mnie zrozumieli dobrze. To jak... ty tłumacz to, ja tak, wiem, bo ja tu ty, teraz ty, będzie, Janek, bo wychodzisz, nie? E, wiesz co, CFO dobrany, który będzie ci... A zobacz, ty sam sobie robisz usługę zewnętrznego traktora finansowego w ramach, wiesz, własnej rodziny, nie? <laughs> ale patrz... Ale to chodzi o coś, to bez ale powiem ci, dlaczego. Po pierwsze, no? mój tata jest osobą, która, to stara szkoła, instant w ogóle. Jak nie wiecie, Inst no to, no, to Ty no. wiesz, jak nie wiecie, Insta to jest taka naprawdę fajna szkoła pod Pryżem, jedna z najlepszych szkół na świecie biznesowych. No. E Pamiętam, że bardzo wcześnie to, 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 to zrobił, e więc no, to w gościu jest niesamowite. E jest w mojej radzie nadzorczej, więc, więc, więc wie, 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 co robię i myślę, że nie da mi się poparzyć. Tak to wygląda dlatego, też był CFO. Pokazał te liczby i ja czułem, że on jest. On nie rozumiał, gdzie ja mam to policzone, że ja to, nie mam tego Excela. No. Ale problem polegał na tym, że jak ja zobaczyłem ten hmm. raport, jak go musiałem zrobić. Ja go nie robiłem dzień. No. Ja go nie robiłem tydzień. No. Ja płakałem w nocy, że go muszę zrobić, po go nie robiłem, bo było ważniejszych innych rzeczy, które chciałem zrobić. Ale jak ja go zrobiłem po tych trzech tygodniach, nie? Ja zobaczyłem, gdzie mi ucieka hajs. I to było kluczowe. Dla mnie, dla CEO, Mój tata nie powiedział nagle. a teraz będziemy siedzieć i uczyć się rachunkowości. Nie. A teraz będziemy patrzeć, gdzie jest. Nie, ja. Zobaczyłem, gdzie mi ucieka hajs. Jak zobaczyłem, gdzie mi ucieka hajs, nagle się okazało, że trzeba zrobić bardzo szybką optymalizację. I to no. było optymalizacja y, w z, tym w zatrudnieniu, optymalizacja w kosztach y, utrzymania serwerów i tak dalej, tak dalej, tak dalej, i tak dalej, nie? Ale wystarczyło takie tchnienie tego CFO, który powiedział w tym momencie, nie? Który był na zasadzie stary, jak chcesz to rozwijać, tak? Mhm. To super, ale ty musisz mieć policzone, ile będziesz miał. Ja dalej nie do końca to ja, ja dzisiaj po tych pięciu latach, jak, 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 to, jak to było, czy. czy tak, bo no, on tam siedział z nami trochę, czyli znaczy, dalej jest, mamy biuro razem. Yy, I ja dzisiaj wiem, że jestem w stanie zaplanować przychód za 3-6 miesięcy, nie? Mm -hmm. Ja wiem, jak to będzie wyglądało. Ja wiem, że on może się różnić, bo dla mnie to było kiedyś na zasadzie, jak ja mam zaplanować? Ja nie wiem, ufam, fakturę wystawię, ale ty jesteś w stanie zaplanować, co będzie uparcie, o to, co było, nie? Na śniadaniu powiedzieć takie świetne zdanie. Plan jest niczym, planowanie jest wszystkim. Tak, bo to nie o to chodzi, żeby. Bo to. <gryw> widzisz, bo to nie o to chodzi, żebym. Problem z planowaniem, w, w, problem w ogóle w szkole ze wszystkim jest takim że każdy ci ułożyć plan. No. Nie? No i co z tego? Jak ci ułożą plan, to znaczy, że na pierwszym punkcie było na zasadzie wstań, a ty się No to dupa, nie będzie, nie? Mhm. Nie wyszło. I goście kończą. A planowanie powoduje, że dajesz sobie przestrzeń na to, żeby z punktu A pójść do punktu B. Z, zrozumiesz mechanizmy, tak. których działanie jest takie, a nie inne, ale jak działają inaczej. To nie ma problemu poważnie, że działają. To znowu właśnie, prostu, Więc Kamil Koził będzie u Ciebie? Pozdrawiam Kamina razie, który zawsze mówi takie zdanie, że jak coś jest głupia działa, to chyba nie jest takie głupie, więc teraz tak jest, nie? No. Więc zdradzam wszystkich twoich gości, przepraszam, już tak, nie? Będziemy grali zaraz za statki. Najgorsze, jak nie przyjdę. Nie przyjdę, bo. przyjdę. zadzwonisz, no tak. <laughs> Oj, Boże, kuba, kuba. Słuchaj, e, generalnie jest to, że CFO na początek firmy jest potrzebny nie po to, żeby cię smagać, żeby wziąć fakt, bo ludziom się wydaje, że o, czemu mamy takie, wiesz, koszty reprezentacji? Ja mam ogromne koszty reprezentacji, mhm. ale jestem wszędzie. No to... Więc, ale tu wiesz, i CFO, pokaż mi CFO, który to wytnie. No jak to wytnie, to powiem, stary, ale ja robię to w taki sposób, że robimy bum, 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 bum i to przechodzi tutaj. A to jest zrozumienie mechanizmu. Hmm. A CFO dzisiaj, w Polsce szczególnie, kiedy uczy się ludzi, że mają być od tabelki, od Excel'a, to jest takie, że będzie liczbę kontrolować. Wiesz, to rozumiem cię, ale to jest old school CFO. Wydaje ja mi się, że ta nowa fala, którą na przykład ci ludzie, z którymi, którzy, którzy są u nas robicie na Robicie tak, jak patrzy, to jest inaczej, to jest super. Ale to jest, Więc, ale to jest, to jest fajne, zrozumieli. że o tym szczerze, szczerze rozmawiamy, wiesz, co jest wadą co jest wadą Venture Capital, co jest wadą CFO, w sensie na co uważać, nawet jak zatrudniasz w sensie... Bo gdyby... CFO ma być policjantem, który e, szuka oszczędności, to niech wypieprzy cały, kurde, wiesz, customer care. Nie jest potrzebny przecież. No rozumiesz, to tak ta, ta, no. ludzie tacy byli, nie? Ale Spo... Słuchaj, ale nawet z perspektywy społecznej, nie? Jak gdyby jeżeli, faktycznie, jak masz kraje policyjne, tam nie jest fajnie, jak gdyby fankilerzy, nie? Mhm. Ale jak żyjesz w miarę normalnym kraju, i, i jak gdyby... Przepraszam, a to jest normalny kraj? Nie, wiem, jest nie, dobra, nie? nie. <grym 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 Ale wiesz, i, i ten policjant jest gościem, który jednak reguluje te takie najbardziej patologiczne fragmenty nie? i pomaga Na ci Na przykład, trochę żebyś poleciąc, wiedział, nie? że 25 to należy rozliczyć jedną rzecz, a 19 inaczej, a do 10 płacimy ZUS. To są proste rzeczy, które powodują, że później nie musisz płacić głupich odsetek, tak było u mnie, e, no. e, które za, za nie subordynację puszczeniu faktur. No to oczywiście też. wiele o Tak. Nie? Ale tak. sama wiadomo, że ktoś to pilnuje, ale to nie o to chodzi, że on tobie uróżni biznes, mm -hmm. tylko gościu, który zrozumie i powie słuchaj, jak my wejdziemy w tego deala, to czy my chcemy zarobić? Bo są, wiesz, są strategie. Czy chcemy spuchnąć? Typu, wystawiam mm -hmm. fakturę za w kosztach za bańkę. Mm -hmm. To jest spuchnięcie. Są takie firmy niestety, nie? Czy ktoś ci powie stare? A czasem jest taki moment, że tego potrzebujesz, żeby się na przykład nauczyć, nie? Ale to, to jest wszystko super. Nie? nie mówię, że to jest złe. To jest, są takie Ale firmy. Widzisz, na, na, wtedy, kiedy to rozumiesz, to jest dobre, a najgorsze jest, kiedy to robisz, a o tym nie wiesz, nie rozumiesz i nie masz świadomości, że właśnie odpływasz, nie? I to, i to jest to, co ja widzę, że w firmach bez cyfr, nie? Że odpływasz, a o tym nie wiesz, nie? Że się odklejasz. Jak gdyby, tak, bo... to, to wiesz, no to, to jest. Finansowanie. W ogóle nie finansowanie w, sensu, w sensie, wiesz, za finansami. finansami, ale no. finansowanie jako finansowanie swojego biznesu samodzielnie jest cholernie trudne. Finansowanie przez kogoś zewnętrznego CFO jest jeszcze trudniejsze, możesz komuś zaufać. no zwracamy do pierwszego, chyba czy drugiego naszego zdania, czym jest zaufanie. Tak jak z VC, tak jak zaufanie do no, samego siebie, żeby osiągnąć sukcesy. Zaufanie do inwestora, czy do, do, do do VC, tak? Zaufanie, że mi nie zrobisz krzywdy, a ja nie zmarnuję Twoich pieniędzy. Tak samo jest zewnętrzny, finansowy, który jest bardzo potrzebny. Czy zewnętrzny, czy wewnętrzny. Na pewnym etapie organizacji musi być w środku. Na pewnym etapie wystarczy i też, wiesz, nie obrażając, dobry zewnętrzny księgowy. Ale nie klepacz faktur przychodowa, rozchodowa, księżka przychodów i rozchodów, mhm. tylko osoba, która będzie ci realizować te, wiesz, mówić, dawać te dokumenty, to nie może tak być, nie? Chodzi okay. o to, że ktoś, kto usiądzie z tobą i przełoży twój biznes i twoje marzenia w Excela, w liczbę, no, po... nie w KPI w liczby. Ktoś to ci powie, że masz sezonowość w biznesie. I to ci ją wytłumaczy. Ale ktoś to ci powie, że ty możesz w takim razie zluzować przez trzy miesiące w wyroku. Mhm. Albo ktoś, kto ci powie, że mu nie możesz dostawać przez trzy miesiące w roku. bo musisz docisnąć, bo te trzy miesiące kolejne będą, będą, to, będą wiesz, cienkie, jak gdyby teraz nie było. I on w liczbach, jeżeli ty nie widzisz, pod warunkiem, że mu ufasz. Jak nie masz zaufania, to nie masz ani bootstrapu, ani VC, ani CFO zewnętrznego, wewnętrznego, nikogo. Nie masz no, pracowników, nie? Tak. I to jest kluczowe. Zaufanie do liczb. Więc jak się wtedy spotkaliśmy, mhm. ja byłem po dużej lekcji, dużej lekcji, kiedy po prostu wyjechało mi wszystko. W sensie przychód się zgadzał, koszty się nie zgadzały. Ja myślałem, boże, robię czy nie robię? Fajnie jest. W sensie, co to ma być? I sama świadomość, że mi się wydawało, że ja robię firmę, że ja zarządzam, mm -hmm. to też mi pokazało wiele innych rzeczy, że ja nie potrafię zarządzać. Mm -hmm. Ja mam dobre pomysły, jeżeli chodzi o y, projekty, bo tak to wygląda, jeżeli chodzi o rynek. Ja mam wyczucie, jeżeli chodzi o marketing i kampanie, bo tak to wygląda, jeżeli chodzi o wzrosty i strzelanie się innych rzeczy. Nie wszystkie wychodzą, o tym też możemy rozmawiać, ale jeżeli chodzi o zarządzanie, odpytanie i zrobienie, to ja jestem osobą, która w to nie potrafi. Bardzo szybko mi wyszło, że potrzebujemy generalnego menedżera Bardzo szybko. Z liczb? Z liczb. Wow. A co tak konkretnie? Jesteś w stanie przypomnieć, to ci pokazało? Wiesz co? koszty to spojrzałeś zdublowanie, zdub... koszty zatrudnienia ludzi. Tak? Mhm. A nie ogarnąłeś tego, po prostu. Nagle już dużo, dużo oni z tego tak dużo muszą robić i tak dalej. A ja kurde, ale co oni robią, nie? Mhm. Ale co nie robią? A dlaczego tyle to kosztuje? Ale jak oni tak dużo robią, to ja powinienem mieć większy przychód. A jak powinienem większy przychód, to dlaczego płacimy takie inne podatki? O kurczę, a przecież my nie jest faktur na... Czyli efektywność pracownicza, rozumienie rozumienie tak. tego, jak, jaka jest efektywność Twojej firmy. nie? A rozumiesz, a to jeszcze nie doszło do tego. firmie doszliśmy... usługowej tak. ludzie w firmie handlowej obrót, nie? Gdybym Ale taki... to, to, to jest właśnie to, co mówisz. To nie było tak, że my nagle wiesz, zrobiliśmy KPI i teraz e, nie dowozicie. to nie jest CFO. To jest zrozumienie biznesu w liczbach. Piękne. I wiesz, i, i to, to jest. Więc ja... To długa, po pięciu latach to wiesz, długa droga mi jeszcze, wiesz, mm. później jak ten budżet zrobiliśmy raz, to nie chcę, że my go, to wiesz, może będzie złe, ale my go nie robimy, w sensie, ale przychodzi element w roku, no. kiedy nagle mówimy, dobra, timestamp, pokaż to liczbę, nie? Okej. Okay. To nie jest, rozumiesz, o co mi chodzi? Rozumiem, ale też tak mi się na przykład bardzo podobało to, jak ty na początku w ogóle wyskalowałeś swój biznes, Bogo policzyłeś. Jak gdyby wiedziałeś, ile możesz dać na początku takiego wiesz, pogłębionej zniżki, jak gdyby i gdzie ci się to wszystko zgra i kiedy I ci się to zgra. Oczywiście to był bet, nie ryzykował. Ale bet policzony to już nie, ma, to jest, nie jest tak ryzykowny. To, 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 to nie jest tak duże. To już jest gra z prawdopodobieństwem, a to już jest zarządzanie, nie? Ale brzmi lepiej, nie? <laughs> tak, ale wiesz, też jak masz już dwoje dzieci, y, hipotekę i, i to. To są takie momenty w życiu, nie? że już że jak gdyby, kiedy parę więcej osób zależy od ciebie. To jest fajne, jak masz 22 lata, to można grać grubo, bo jak zaryjesz, to się odwraca. Od, Ale no zawsze nie? możesz grać grubo, tylko pytanie, gdzie skończysz, nie? Pytanie, jak gdyby, czy to nie, nie przepali cię styków też, nie? Tak. jak, tak. jak za grubo i po prostu było fajnie, przestało być fajnie i nagle wiesz. Myśmy zawsze graczy... o finansach, jesteśmy na hazardzie. Ale też te rzeczy właśnie od siebie ocierają i właśnie. Ale oczywiście, stary prowadzenie biznesu to jest gra w pokera. No, a cyfry jak gdyby ograniczają, a liczby liczenia ograniczają ryzyko tego pokera, bo to jest fajniejsze niż pokerze, bo ta losowość jest mniejsza, nie? Tak. A czy to też jest tak, że musisz mieć, wiesz, jesteś uzależniony od kilku innych aspektów. Ale znam zawodowym tam... pokerzystów i wiem, że oni są bardzo dobrze z matematyki i jak gdyby rozumienia właśnie mechanizmu są wręcz... pokera. Ja, nie... a, tak, i mechanizmu nie? To, jest po prostu, to jest niesamowite, że oni te liczby po prostu mają, wiesz, rozpekane się, nie w Holdemie, tu liczą tu coś tam, coś tam. Mhm. Ja nie zapomnę, byliśmy na nartach z ekipą, z Linią, o których pozdrawiam. A, nie wiem, jak pojechać na śmieszne lewinio na weekend, e, tak da się zrobić. I mm, graliśmy w pokera i patrzyłem, jak, graliśmy jakieś wiesz, śmieszne zapałki, czy nie wiem, tam o 10 groszy, generalnie wiesz, dla zabawy bardziej. No. I patrzyłem, i w pewnym momencie ja się zapamiętam na tym, że ja, ja już nie chcę, wiesz, wkładać betów. I ja w pokerze kocham e, blefa. O mm -hmm. to jest dla mnie w sensie. Okay. To jest dla mnie w własnym ale jak chcę zobaczyć jak oni grają, w sensie jak chcę zobaczyć jak oni liczą, bo to było wydać już te zwoje i to wszystko, nie? Więc to, wiesz, zgadzam re reasumując. Tak, robienie biznesu to jest poker, jest policzalna a CFO jest turbo potrzebne I fajnie, że to robicie, że dajecie... Bo to nie chodzi o to, żeby wjechać komuś, wiesz, w liczby. To chodzi o komuś, żeby z nim usiąść i pogadać. masz mechanizmy. Nie? To jest, to jest super. Tylko, jeżeli ktoś nie chce Cię słuchać, to nie... Ma prawo. A, a wiesz, ale no? nie, nie sprzedasz mu swojej usługi, nie? Nie będziesz się męczył. Znaczy są też takie projekty, to ja się bardzo szybko nauczyłem, e, znaczy bardzo szybko, wydaje mi się, że bardzo szybko, e, jak na swój wieki też swoje doświadczenie, chociaż e, tych doświadczeń było naprawdę dużo, e, to w miarę szybciej odpuszczać, nie? Że jak widzę, że nie zbawię tej osoby albo nie zbawię tego, tego, tego kawałka świata, to mm, mówię, że uważaj na siebie, nie? Tak w sensie jak coś to jestem, ale tak z, z drugiego, trzeciego rzędu okay. e, i wy jesteście takim, wiesz, oddechem, nie chcę powiedzieć sprawiedliwości, bo Boże, ale takim momentem, który może wjechać w firmę, ale też możecie mu zrobić krzywdę. Bo wiesz, czasem jest tak, że ten CFO potrafi, nie mówię, że wy to powiedzmy, że robicie, hmm. ale e, szczególnie kogoś kto weźmiesz na etat, kto ci tą kreatywność zarżnie. Ale później zaczynają się fajne rzeczy, bo robisz rzeczy w tajemnicy przez księgowym głównym albo tam z UFO i mówisz mu, że tak nawet to jest koszty prezentacji, to jest marketing. No i to się zgadza, nie? A cóż, już, jak już jeden wytłumaczył, że może tak zaksięgować i pokazywać, wiesz, poza zaniebudzu, to jest prostsze, jak to wszystko jest? Wydaje mi się, że lepiej, kiedy jest porozumienie. To, to porozumienie na tych wszystkich osiach jest strasznie ważne jak gdyby i to, żeby, żeby ci ludzie cię rozumieli i żebyś czuł takie. Zaufanie. Takie zaufanie, takie bycie zrozumianym, żeby. żeby jak gdyby my, my, my bardzo mocno tą kulturę rozwijamy u siebie, ale wyłapałeś mega dużo ciekawych rzeczy. Co, dawno nie było tak mocnego, czy chyba przed Tobą w ogóle nie było jeszcze tak mocnego wywiadu, z tak mocnymi. Za wszystkie przekleństwa, przepraszam. Mam tak, że na koniec roku ktoś to zbiera i później muszę zapłacić za każde przekleństwo, gdzie użyłem w okay. wywiadzie bądź w tym. Musimy tam, podesłać. Musicie podesłać liczbę, także przepraszam, co złego to nie ja. Mega Ci dziękuję za dzisiaj. Ja dziękuję, super, naprawdę było i pięknie namacie no trzymam kciuki. I do zobaczenia, nie? Do zobaczenia. Do dzięki, dobry, się... piątkę. Super, dzięki. Jeżeli doszedłeś do tego momentu albo doszłaś do tego momentu, to bardzo Ci dziękuję. Prośba o danie lajka i subskrypcję naszego kanału, wysłanie komukolwiek chcesz albo komukolwiek wydaje Ci się, że warto byłoby, żeby to wysłać. Jeżeli chciałbyś porozmawiać o sytuacji swoich finansów w firmie, to zaraz tutaj w linku znajdziesz link do naszej darmowej konsultacji, gdzie możemy odbić myśli o tym, co można zrobić w finansach Twojej firmy, żeby działały lepiej. Dziękuję i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków. Value Finance, zewnętrzny dyrektor finansowy, księgowość i szkolenia dla szybko rosnących firm.